to się odbywało inaczej i co innego byłoby początkiem naszego spotkania, ale w związku ze śmiercią Wojciecha Jaruzelskiego musimy zacząć od końca, bo wokół tego teraz narasta cały czas, 4 czerwca, tego wszystkiego, co się działo po roku 89, a właściwie wcześniej, czyli przygotowań do tej transformacji. Przygotowywały się bardzo starannie, wbrew temu, jak się osobom jakoś wydaje, że było coś w tym spontanicznego, bardzo starannie przygotowywały się obie strony. Wojciech Jaruzelski zmarł, czyli uciekł od odpowiedzialności. Nazywany go człowiekiem honoru, miałby sens, gdyby po 89 roku poddał się osądowi nie tylko opinii publicznej, ale przede wszystkim poddałby się instytucji sądowej, żeby go ocenił. Byłoby zaraz. W sumie to się dziwię, że on tak się tego panicznie bał, uciekał w choroby, w zwolnienia, różne takie meandry tłumaczeń, że on chce, ale nie może, dlatego że nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby te sprawy toczyły się w jakimś normalnym trybie, bez opóźnień, to jemu absolutnie by nic nie groziło. Gdyby został skazany, to pewnie byłby to wyrok miesiąc zawieszeniu, bo coś takiego, taki śmieszny wyrok, ale raczej nie, bo zawsze by znaleziono okoliczności łagodzące i przeważyłoby to wielkie dobro, jakie nas z jego strony spotkało, w związku z tym skazany by nie był. Ale na wszelki wypadek wolał tego uniknąć. I teraz mamy okrzyk, na którym doszło do demonstracji, autentycznej demonstracji, do często wybuchu gniewu i nienawiści. Można to porównać z pewnym incydentem, który miał miejsce wcześniej. Na jednym ze spotkań autorskich Wojciech Jaruzelski, podpisując kolejną swoją książkę tłumaczącą, dlaczego był stan wojenny, jak to było dobrze, że w sumie się wszystko udało, chyba praktycznie nie było, ale jeśli były, to on nie miał z tym nic wspólnego, został uderzony cegłą, wyjętą gazetę, przez pana Stanisława Perskiego, czyli dosłownie mówiąc, dostał łeb. Powstało oburzenie w wielu środowiskach opiniotwórczych, nie mówię już o tamtej stronie, ale jak majestat, prezydent Polski Ludowej, później Rzeczpospolitej, architekt zmian i takie zachowanie niegodne, niecywilizowane, skandaliczne. Nawet w kręgach tak zwanych naszych były głosy oburzenia, że co to, to nie, tak się jego nie powinno traktować. Tylko ktoś, kto się zapoznał z cielesem pana Stanisława Perskiego, już nie żyjącego, z pewnością by zrozumiał, dlaczego ten człowiek to zrobił. To był akt bezsilności i akt rozpaczy. On to musiał zrobić. Mu to narastało przez całe lata. Człowiek skrzywdzony w Polsce Ludowej, ograbiony. Pisał do wszelkich możliwych instancji. Starał się załatwić tą sprawę na drodze legalnej. Nie dało się. Okazało się, że można człowieka prześladować przed tym i później i pozostać za to bezkarny. W związku z tym pan Stanisław Perski przyszedł na spotkanie tą owiniętą cegłą w gazetę palmą go w łeb i dał upust swojej nienawiści dzikiej, podłej, tej czarnej sercinki. I tak samo są komentowane wydarzenia na Powązkę. Przedtem pod katedrą Wojska Polskiego, na Długiej, a później na Powązkę. Być może to nie powinno się tak odbywać, rzeczywiście. Tylko co można zrobić, jeśli ludzie są całkowicie bezsilni, nie ma żadnej możliwości doprowadzenia do sytuacji, kiedy można wyrażać szczerze, autentycznie i głośno swoje poglądy, bo tak naprawdę nie ma gdzie. Jak TVN podstawi komuś mikrofon pod głowę, to lepiej uważać, bo wyjdzie z tego pochwała dla generała Jaruzelskiego i tego wszystkiego, co się stało. W związku z tym nie jest to droga. Nie mamy mediów, nie mamy za sobą celebrytów, nie mamy polityków, nie mamy tych osób z tego mainstreamu, jak oni ładnie nazywają, z tej czołówki, która wszystkim decyduje, na wszystkim się zna, te gadające głowy. W związku z tym ta demonstracja, która miała miejsce, była aktem bezsilności. Ale ten gniew narasta. Gdyby to był pogrzeb prywatny, gdzieś w zaciszu jakiegoś cmentarza, gdyby nie wtrąciły się to władze państwowe, które dały temu placek, na pewno by nie było tego typu wydarzeń. Ale to było zwieńczenie właśnie 4 czerwca, 25 lat wcześniej. Zarówno ludzie z drugiej strony, jak i z tej rzekomo naszej, bo ta strona tak się cały czas przedstawia, że to jest strona społeczna, prawie że nie pod kościoła, chociaż oni nie ulubią tego słowa i nie używają, pokazało, że znaleźli się w punkcie wyjścia. To człowiek, który był architektem, nie tylko stanu wojennego, bo przecież nie tylko za to go
Ale człowiek, który od początku, 1945 roku, jest w kręgach władzy, w tych kręgach władzy bardzo pośpiesznie wniesie w górę. Robi niezwykłą, oszalejącą karierę, która jest niewytłumaczalna. Nie ma żadnych racjonalnych argumentów, żeby uznawać, że był albo jakimś wybitnym wojskowym, albo wybitnym politykiem, bo nie. To nie był człowiek przeciętny oczywiście. Prawda tego, co wtedy było w Ludowym Wojsku Polskim, to faktycznie się to różni. Ale proszę zauważyć, co on tak naprawdę skończył. Nic. Jako 16-latek przerwał naukę w 1939 roku w gimnazjum ojców w Marianach. Bardzo dobrej szkoły, ale to było bardzo wcześnie. I później, wiedziony na Syberię, przecież się nie uczył. Później w Ludowym Wojsku Polskim też żadnych odpowiednich szkół szczebla akademickiego czy uniwersyteckiego nie było. On ukończył. Wieczorową szkołę marksizmu, leninizmu. Z pewnością z wyróżnieniem. Ale czego tam uczono? Na pewno nie tego, co jest potrzebne profesjonalnemu politykowi i profesjonalnemu wojskowemu. Czyli musiał mieć jakieś inne zasługi. Musiał się wyróżniać czymś i musiał być na tyle z jednej strony sam ambitny, że chciał, a z drugiej musiał pokazać swoim przełożonym, to przełożonym sowieckim, bo po 1945 roku nie ma mowy o tym, że była jakaś niezależna władza komunistyczna w Polsce, która działała samodzielnie, niezależnie od Związku Sowieckiego. Czyli człowiek ze szlacheckiej rodziny, ziemiańskiej, bo należał do klasy posiadaczy, czyli tej klasy do unicestwienia, robi karierę, zaczynając w 1943 roku od stopnia szeregowca i 10 lat później, w 1953 roku, to jest jeszcze czarna noc stalinizmu. On już jest stopniem pułkownika. Podaje taką ówczesne kariery, to wyprzedzali go tylko niektórzy oficerowie informacji wojskowej i bezpieki. Natomiast w wojsku aż takich karier trudno się doszukać. Czyli musiało być coś, że jemu ta władza bezgranicznie ufała. On tej władzy dawał coś, co tej władzy było bardzo potrzebne. Nie można mówić, że to jest osoba kontrowersyjna, jak się czasami z tym spotykamy, że możemy go oceniać, ale trzeba brać pod uwagę wszystko, czyli różne okoliczności, że on się raz zachowywał tak, a raz inaczej. W związku z tym mogą być kontrowersje, ale w sumie na plus, według tych ocen, wychodzi ten OSS plus dodatni. Nic takiego nie miało miejsca. Wszystkie jego wybory do 1945 roku, dokonywały wielokrotnie, wszystkie są w jedną stronę. Nigdy nie było tak, że kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób tej władzy swoim przełożonym przeciwstawić. Zawsze był szybszy, był pierwszy. Można go przyrównać do kelnera, który zgaduje w myślach. Człowiek przychodzi do knajpy, siada, a kelner przynosi już kluski, mówi, wiem, że pan lubi, a skąd pan wiedział, a domyśliłem się. I wtedy klient jest zadowolony. To jest mniej więcej to, chyba na innym poziomie. On wiedział, czego władza od niego oczekuje i tej władzy dawał. 1945 rok, zakończenie działań II wojny światowej, Wojciech Jaruzelski jest młodziutkim oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Ma dwie drogi. Pozostać w wojsku, a będąc z takiej rodziny i będąc człowiekiem w końcu nieprzeciętnym, widząc, co się wokół niego działo i dzieje, także w wojsku, bo tam przecież szaleje informacja wojskowa, później jego najbardziej ulubiona służba, mógł z tego wojska wyjść. Być może nie chcieliby go opuścić, bo takie przypadki były. Ale jedyne, co mu groziło, to wyrzucenie z wojska i byłby obywatelem takim, jak inni. Miał kłopot z lepszą pracą, miał dostęp do dalszego kształcenia się, ale nie groziło mu ani więzienie, ani jakiekolwiek inne represje, a na pewno nie jakieś kary śmierci, czy rzeczy, które decydowały o tym, że on nie miał wyboru. Ten wybór zawsze miał i zawsze wybierał pomyślki władzy, i zawsze, tak jak powiedziałem, był o krok przed tą władzą. Czyli zgadywał, bardzo dobrze zgadywał, czego się od niego oczekuje. 45, 47, 46, 47 rok to jest okres, który komuna nazywała okresem walki o ustanowienie i utrwalenie władzy ludowej. To jest eufemizm oczywiście. Tu się dzieje zupełnie coś innego. Trwa antykomunistyczne powstanie i z drugiej strony jest tłumienie tego powstania. Wszystkie większe walki,
polskiego podziemia niepodległościowego po 1945 roku odbywają się z wojskami wewnętrznymi NKWD. Nawet nie z KPW, nie z Ludowym Wojskiem Polskim, nie z bezpieką, nie z milicją, chociaż też. Ale te największe warunki, najbardziej istotne, które decydowały o losach tego powstania, przynajmniej w tych pierwszych miesiącach, w pierwszych dwóch latach, to są walki z jednostkami wewnętrznymi NKWD. W związku z tym nie ma wątpliwości, że to była okupacja. Na dawnych ziemiach Polski, nie w granicach Polski Ludowej, ale w tych granicach II Rzeczpospolitej, pomijając ziemię zachodnią, tam gdzie było osiadło Ludność, Zwarta, wysiadki konspiracyjne, gdzie istniało polskie państwo podziemne, bardzo rozbudowane, tam wszędzie jest opór przeciwko nowej władzy. Polacy nie chcą tej władzy. Pokazują na każdy możliwy sposób. Zwalczają ją zbrojnie, czyli atakują garnizony, atakują grupy ekspedycyjne. Grupy eksterminacyjne, które wyruszają w teren, one mają inną nazwę. To się nazywało grupy operacyjne. Ale celem ich działania i efektem ich działania była eksterminacja. Eksterminacja żołnierzy, głównie ujętych do niewoli, rannych, ciężko rannych, ale także pacyfikacja ludności cywilnej. Żołnierzy traktowano bezwzględnie. Raporty, które się zachowały z tych grup operacyjnych, są takie, że w toku walk wzięliśmy do niewoli dwóch umundurowanych żołnierzy reakcyjnego podziemia. Mieli przedwojenne orły na czapie, czyli te zupełnie inne niż te postsowieckie, berlingowskie. Niektórzy mieli opaski na ramionach, z jakiej są formacji. Mieliśmy ich przesłuchać, spisać ich dane personalne. Ale na rozkaz obecnego przy tym zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na miejscu ich rozstrzelaliśmy i zakopaliśmy w lesie. To są typowe raporty 1944, 1945, 1946, 1947 roku. Tych ludzi mordowano. Bardzo często nie wiadomo było, kto to był, jak się nazywał. Nawet ich nie, do tego nie zmuszano, żeby się przyznali, ponieważ pewnie torturami by to wymusili. Ale im się tak śpieszyło, że na miejscu byli mordowani. I to nie była oddolna samowola, że w poszczególnych grupach tak się działo, ale w innych było inaczej. Zachowały się rozkazy marszałka, sowieckiego marszałka Michała Rzymierskiego, wiadomo, Wyżwińskiego, który nakazywał już w czerwcu 1945 roku, czyli miesiąc po zakończeniu działań II wojny światowej, żeby w toku walk nie brać do niewoli przywódców i oficerów żołnierzy reakcyjnych, czyli dowódców grup, żeby ich na miejscu rozstrzeliwać. Stosować masowe represje wobec rodzin, także wobec tych, którzy są podejrzani o sprzyjanie bandom, i także osobom niepełnoletnim. Wszystkim groziło praktycznie to samo. Czyli to nie były incydenty, to były rzeczy zaplanowane i z całą konsekwencją realizowane. Wojciech Jaruzelski bierze w tym udział. Później Polak twierdzi, że on walczył wyłącznie z bandami UPA. Walczy na terenie województwa lubelskiego, gdzie rzeczywiście na wschodnich obrzeżach jest UPA, ale nie tylko. On walczy przede wszystkim z ugrupowaniem, które się nazywało Wolność i Niezawisłość. To jest kontynuacja konspiracji poakowskiej. Natomiast na terenie województwa kieleckiego, województwa łódzkiego, gdzie jest przez następne lata, tam z pewnością nie ma UPA. Tam jest polskie podziemie niepodległościowe. I za te walki Wojciech Jaruzelski jest odznaczany. Czyli nie jest biernym wykonawcą rozkazu. To nie jest tak, jak wielu żołnierzy KPW, siłą wcielonych do tej formacji, strzelało w powietrze. Niektórzy rozpoczynali ostrzał, gdy te grupy pacyfikacyjne ruszały do lasu, zaczynali strzelanie w górę, żeby ostrzec ludzi, którzy są w lesie. Bo tam są ich koledzy, to często są ich rodziny. Robią wszystko, żeby pełnego udziału w tych walkach nie brać. Podobnie jest z tymi ludźmi, którzy są wyznaczani z KPW do przeprowadzania egzekucji w więzieniach. Tu przykładem może być egzekucja Danuty Siedzikówny, Inki. 10 żołnierzy KPW z oficerem idzie jako pluton egzekucyjny do niej strzelać. Żołnierze oddają strzały i żaden z tych strzałów w nią nie trafi. Dopiero podszedł oficer i strzelił jej w głowę. Czyli ten już ideologicznie oddany, sprawdzony. Nawet to ich wojsko, rzekomo ich
było jeszcze wtedy w miarę normalne. I mówię, Wojciech Jaruzelski miał wybór. On mógł z tego wojska odejść. Lub mógł tak tam działać i być takim żołnierzem i oficerem, że sami by się to chętnie pozbyli, nie mając do niego zaufania. Oczywiście straciłby wszystkie zaszczyty, straciłby możliwości rozwijania swojej kariery, ale on tego nie chciał. W związku z tym, gdzie tu są kontrowersje? I później, przez wszystkie kolejne lata, gdzie on bardzo szybko, niezwykle szybko, robi tą karierę komunistyczną w Ludowym Wojsku, a właściwie w Partii Wojsku, bo człowiek, który będąc bardzo młodym oficerem, w 1960 roku zostaje szefem Głównego Zarządu Politycznego Ludowego Wojska Polskiego. To nie jest wojsko, to są umundurowani ludzie. Oni mają stopnie oficerskie, ale to jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w wojsku, która ma to wojsko kontrolować. I Główny Zarząd Polityczny od samego początku, od 1944 roku do końca istnienia, czyli do 1989 roku, ma prawa specjalnego wydziału Komitetu Centralnego, początkowo Polskiej Partii Robotniczej, a później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czyli Wojciech Jaruzelski jest tą karzącą pięścią partii w wojsku. Wojsko, poza tymi zadaniami ogólnymi, które ma, ma zadanie jeszcze jedno, szczególne, wychowawcze. Ale to nie jest wychowanie w naszym rozumieniu. To jest wychowanie komunistów. Te dwa czy trzy lata, kiedy ludzie są wcieleni do tego wojska, jest nieustanna indoktrynacja. Oczywiście nie ma w ogóle mowy o wyznawaniu wiary, o chodzeniu do kościoła, o manifestowaniu, żeby żony się na przykład modlić przed snem. W ciszy, przykryty głową na głowę kocem, to tak, jakby nie wiedział, nikt tego nie słyszał, ale w żadnej innej formie. I bez przerwy indoktrynacja ideologiczna. Ile to Polska Ludowa nam dała, nie matura, lecz chęć szczera. I robiono oficerami ludzi, którzy nie mieli do tego żadnych predyspozycji. Poza jednym, poza politycznym, którzy byli całkowicie oddani, bez względu, wykonywali rozkazy i byli posłuszni. Przedstawicielem tego piątopartyjnego wojsku jest właśnie Wojciech Jaruzelski. Żeby nie było wątpliwości, to się odbywa na każdej płaszczyźnie, nie tylko w wojsku. Dlatego mówimy o wojsku, bo mówimy o tym architekcie okrągłego stołu. A to jest we wszystkich innych zakresach. Gdy bada się instrukcje, na przykład naboru do sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej po 1945 roku, jak komuna, wykorzystując jeszcze starą, często przedwojenną kadrę przez pierwsze 2-3 lata, ktoś musi napiskiem nauczyć pisać, czytać, stosować paragrafy, rozumieć przynajmniej z grubsza te rzeczy, to jeszcze ta kadra początkowo stara jest, wcielona w mundury Ludowego Wojska. I to są haniebne zachowania, bo bardzo wielu z tych ludzi było oficerami Armii Krajowej. Oni skazują na śmierć lub oskarżają i żądają kary śmierci. Ale komuna pośpiesznie chowa sobie swój własny naród. Instrukcje, jakie się zachowały, są takie, żeby do szkół oficerskich prawniczych, czyli tych, które przygotowują w ciągu kilkumiesięcznego kursu, przeuczają właściwie do zawodu sędziego czy prokuratora, nie brać nawet dzieci robotników wykwalifikowanych, bo oni już mają za wysoki poziom świadomości, oni już coś rozumieją, już musiały mieć jakieś rozmowy w domu, bo ojciec był majstrem, kierownikiem, miał lepszy status społeczny, w związku z tym tych nie brać. Zalecenie jest takie, żeby werbować ludzi z niziem społecznych. Konkretnie, lubę proletarii, bo oni zawdzięczać nam będą wszystko i będą bezwzględnie oddane. To samo jest w wojsku. W tym wojsku, poza pionem politycznym, jest jeszcze coś, co to wojsko odróżnia od czegoś, co jest normalne. Wojsko mieliśmy też i przed wojną, mieliśmy I Rzeczpospolitej, było wojsko w konspiracji, ale nigdzie nie było takiej instytucji, która została wprowadzona w 1943 roku przy armii Berlinga na wzór sowiecki. Nazywało się to informacja wojskowa. Informacja wojskowa istniała od 1943 roku, od samego początku, formuje się
wojsko Berlinga, natychmiast jest uruchomiony ten pion informacji wojskowej. Konkretnie jest to bezpieka wojsk. To są ludzie umundurowani ze stopniami wojskowymi, ale mają zupełnie inny cel i inne zadania. I przede wszystkim mają prawie nieograniczoną władzę. Każdorazowo, w każdej jednostce, poszczególnymi szczeblami idąc w górę, oficer informacji jest zastępcą dowódcy. Ale w sprawach politycznych on ma władzę nad oficerem liniowym. Zwykły oficer informacji, kapitan major, chociaż nie był to taki zwykły stopień, może aresztować, zamknąć w areszcie nawet ludowego generała. Później tylko musi uzyskać sankcję. Musi to uzasadnić, że zachodziło podejrzenie, że to jest wróg ludu, że on rozpracowuje siatkę agenturalną i ten oficer w stopniu generała ryje, knuje przeciwko Polsce Ludowej. W związku z tym na ogół ta sankcja była. Jeśli nie, to był wypuszczany. Nie znam przypadku, żeby kiedykolwiek oficer informacji do 1956 roku był aresztowany, zdegradowany, osądzony, wyrzucony z wojska za przekroczenie swoich uprawnień. Bo on tych uprawnień przekroczyć nie mógł, bo miał zarówno prawo, jak i obowiązek tam postępować, żeby wojsko jak najbardziej straszyć. Około 40% kadry oficerskiej Ludowego Wojska Polskiego w tamtym okresie, w okresie stalinowskim, to są agenci informacji wojskowej. Czyli na każdych 5 oficerów, 2 to są agenci informacji lub rezydenci, ci, którzy mają pod sobą siatki informacyjne, którzy mają sami prawo werbowania agentów i wyznaczania zadań. Nie jest to oczywiście temat na dziś, ale stykając się z nazwiskami tych ludzi, nie mielibyśmy wątpliwości, o co chodziło i dlaczego oni tacy byli. Kapitan Stefan Michnik, sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego i później Najwyższego Sądu Wojskowego. Człowiek, który wydał kilkadziesiąt kar śmierci na polskich niepodległościowców. Większość tych kar została wykonana. Niektóre bardzo drastyczne, bo część tych ludzi nawet nie rozstrzeliwano jako wojskowe, ale mieszano jak pospolitych przestępców, kryminalistów i złodziei. Stefan Michnik został zwerbowany, przyjęty do służby, następnie stał się rezydentem, czyli nadagentem, pod pseudonimem Kazimierczy. I być może tego typu rzeczy, tego typu zaszłości, tego typu koligacji ważą na naszej późniejszej przyszłości i na tym, co jest dziś. Wojciech Jaruzelski został przyjęty do tego grona też bardzo wcześnie, już w 1946 roku. W sumie w wysokim stopniu wojskowym. To nie jest człowiek, który jest jakimś tam zwykłym oficerem, czy nawet szeregowcem, który donosi, który kolega wypił piwo, który był dzień na przepustce, dłużej niż powinien. Ja pracując przez lata w Urzędzie do Spraw Kombatantów, naczytałem się tych matołków, którzy jeszcze w 70-tych, 80-tych latach pisali w życiorysach, że zostałem przyjęty do informacji wojskowej pod pseudonimem Kukułka i stukałem na swoich kolegów. Co który zjadł więcej, to bym z pojarzem szedł i żem na niego donosił i żem dostawał pochwałę. Ale to są przyziemne, przykre, głupie sprawy, natomiast bez bardzo poważnych konsekwencji, bez kar śmierci. A tam, gdzie wbrew chodziła polityka, gdzie wbrew chodziło rozszyfrowanie na przykład ludzi, którzy byli w Armii Krajowej, czy nie daj Boże, jeszcze bardziej reakcyjnych organizacji, a do tego się nie przyznali i są w wojsku, są przez tą informację rozpracowywani, to te rozpracowania i później te sprawy sądowe, które tym ludziom się zakłada i wytacza, kończą się bardzo często karami śmierci i te kary śmierci są wykonywane. To jest informacja wojskowa. To jest ta służba, do której przybył Wojciech Jaruzelski. Gdyby nie chciał, to by odmówił. Odmowa skutkowałaby tym, że prawdopodobnie by go wyrzucili z wojska. Chociaż niekoniecznie, bo mógłby gdzieś iść do pionu technicznego, na jakiegoś patermistrza, mógłby wydawać kawałki gazety po sowiecku. Towarzyszowi majorowi to 2 kawałki, tak idzie do toalety, a towarzyszowi porucznikowi to 1 kawałek. Ale miałby swoje miejsce na ziemi, przeszedłby ten okres stalinowski, nie musiałby tego wspominać, ale też nie musiałby się za bardzo wstydzić. On wybrał aktywność. On dla swoich kolegów niewątpliwie donosi. Czyli mamy już jego 2 niewątpliwe zasługi dla komuny. Utrwalanie władzy ludowej, za co został odznaczony, czyli za walkę z polskim podziemiem niepodległościowym, za niszczenie
polskiego powstania antykomunistycznego. I druga rzecz, praca dla informacji wojskowej, czyli stupa jako towarzysz Polski nad swoich kolegów oficerów, tych, którzy są o coś podejrzani, albo mogą być podejrzani, albo powinni być podejrzani. I to ma określone skutki. Dopóki nie odnajdą się teczki jego pracy, prace operacyjne, raporty, a przypuszczam, że się nie odnajdą, dlatego że od do samego końca, do 1990 roku, on przy pomocy swoich pomocników czyścił swoje papiery, czyścili co się da. Zostały te odciski palców, natomiast nie ma tych śladów materialnych konkretnej działalności. Ale nie ma wątpliwości, że będąc w Ludowym Wojsku, będąc agentem informacji, jeśli dostawał pochwały, jeśli coraz szybciej, coraz wyżej awansował, doszedł wreszcie do funkcji szefa głównego zarządu politycznego, czyli partia oddała mu swoje ramię w pionie zbrojnym, tym najbardziej newralgicznym, czyli w tej instytucji, która ma być tą pięścią uderzeniową przeciwko imperialistom zachodnim. To jest to człowiek, który te zasługi miał. Jest jeden element w tym wszystkim. Mało kto to pamięta, bo być może mało kto na to zwrócił uwagę. I to wyszło na jaw. W tych pierwszych dniach Wojciech Jaruzelski, pytany o to, raz odpowiedział szczerze, bo później unikał odpowiedzi. Te odpowiedzi były dwuznaczne, ale raz na samym początku powiedział szczerze, że gdyby powstała taka komisja prawdy i pojednania, jaka była w RPA po zmianie apartheidu z białych na czarnych, to on by przed taką komisją mógł dużo powiedzieć. Ale tak publicznie to on oczywiście nic nie powie. Później uznał, że skoro mu nic nie grozi, to nawet przed taką komisją pewnie by nic nie powiedział. Ale to wszystko zależało od nowych władz. Gdyby nowe władze chciały, to jeśli człowiek zostałby solidnie przesłuchany, zostałby wymęczony na tym przesłuchaniu, nie mówię fizycznie, ale mógłby 10-12 godzin dziennie odpowiadać. Nie ma takiej możliwości, żeby nic nie wyszło na jaw. Podając mu konkretne dokumenty, podając mu dowody jego działalności, można było z niego wydobyć dużo rzeczy na ten temat. Tylko kto miał to robić i w imię czego? Druga strona, broń Boże, ludzi honoru nie można tak traktować. W związku z tym zabrał te tajemnice ze sobą do grobu. Niestety do grobu na Powązkach, Polskiej Metropolii Narodowej. I to jest właśnie w tym wszystkim najbardziej haniebne. Informacja wojskowa, tak jak wspomniałem, to była najbardziej krwawa, najbardziej okrutna, tajna służba w Polsce Ludowej. I tak jak wszystkie inne instytucje po 1989 roku zostały w mniejszym lub większym, a na ogół mniejszym, chociaż w minimalnym stopniu, zdekomunizowane, czyli były rozwiązywane, część działaczy czy kadry, tak jak było w Służbie Bezpieczeństwa, była negatywnie weryfikowana, część musiała odejść do innych zajęć, źle im oczywiście nie było, te wszystkie koncesje, które oni uzyskali, zachowując prawo na przykład posiadania broni, dokonywania szkoleń, opanowania agencji różnego rodzaju ochronnej i tak dalej, także to były intratne formy, ale jako instytucje to zostało porozwiązywane i kadra została częściowo przetrzepana. W pionie politycznym odpowiednikiem jest jedna z partii politycznych. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w 1990 roku sama się rozwiązała. Do tej nowej partii, która dzisiaj jest Sojuszem Lewicy Demokratycznej, piękna nazwa, która nie ma za sobą żadnych zaszłości, nie wszyscy towarzysze przyszli i nie wszystkich chciano, tych najgorszych pewnie zgubiono. Ale jest jedna partia, która się nie zmieniła. To jest Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, gdzie zrobiono czapkę, przyszedł Bartoszcze, następnie go wyrzucono, przyszedł Wariusz Pawlak i jest partia odmłodzona, partia odświeżona. Jest PSL i z tego nizowego mamy partię Mikołajczykowską. Jak ktoś się zapoznał z dokumentami Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej z pierwszej połowy 1945 roku, to tam Władysław Pomułka mówi wprost, w Ruchu Ludowym mamy swoją agenturę. Stronnictwo Ludowe, które szykujemy po to, no było małe, nic się nie znaczyło, nie liczyło się, ale było szykowane po to, że po rozpędzeniu tego PSL-u, który był bardzo silny, dlatego że to była praktycznie jedyna możliwość działania politycznego
dla tych, którzy się nabrali, że to się w ogóle uda. Tam wystąpiło bardzo dużo ludzi, rozwijali działalność na poziomie lokalnym bardzo intensywnie. Komuna po sfałszowanych wyborach w 1947 roku. PSL przemocowała tego rynku. Kilkuset ludzi zginęło. Część przedostała się za granicę. Setki, jeśli nie więcej, poszły do więzień, a z tego dawnego PSL-u zrobił się ZSL. I w roku 1989 i później ta partia swojej przeszłości się nie rozliczyła. To jest pion polityczny. Tylko, że to było w sumie niegroźne. Nie można być, że w ogóle niegroźne, bo mamy przykład z tego, co się dzieje w terenie. Od 30 lat czasami ludzie na przykład w komisjach wyborczych, którzy liczą głosy. I wiadomo, jak to jest. Jak są sami swoi w komisji, jest za 15 minut zamknięcie okresu głosowania, to bardzo proste. Pan bierze listę, o, Ziutek dzisiaj nie był. No, przynajmniej jakby był, to on by głosował na nasz. No, przecież to wiadomo, że on by głosował. O, mamy, kto się pomylił, on oddał tu głos. Na pewno tak nie chciał. On chciał pójść. Oj, co on zrobił? Postawił dwa krzyżyki. I później mamy z poszczególnych komisji. To się rozkłada administracyjnie, według granic planowanych przez pewne formacje polityczne, że mamy kilka razy więcej głupich niż obok, w sąsiedniej gminie, przez granicę. To się znika, nie bierze. Główny zarząd informacji, czyli informacja wojskowa, to jest ta służba, która jest najbardziej krwawa, najbardziej tajemnicza, dlatego że po 1989 roku praktycznie nie ma na ten temat publikacji, nie ma badań. Taka kubecja trochę została wyśnięta, niektóre powiatowe urzędy bezpieczeństwa są opisane, nawet w miarę dobrze, na ten temat są jakieś cały czas przyczynki, jednak coś się dzieje. To o informacji wojskowej nie wiem, czy by się zebrało tyle aktyw unijnych. Jest książka, w której są tylko tabelki, zestawienia, analizy, które nic nie mówią i nic nie dają. Natomiast nie ma obsady personalnej, nie ma mord tych ludzi, żeby ich pokazać w imieniu. Nie ma ich poprzednich nazwisk, pod jakimi jeszcze nie służyli w informacji, bo do informacji przychodzili z innymi. I nie ma zaszłości tego, co się z nimi stało, gdzie są dzisiaj ich rodziny. O niektórych z tych osobach dowiadujemy się potem ich dzieci. Tak wyszło z towarzyszem Włodzimierzem Marianowiczem Cimoszewiczem, syn pułkownika informacji wojskowej. Człowiek, który przez wiele lat był szefem informacji wojskowej, Wojskowej Akademii Technicznej na Bełowie, później jest centralny Głównego Zarządu Informacji, później Wojskowa Służba Wewnętrzna, bo w 1957 roku po już częściowo wewnątrz partii ujawnionych zbrodniach tej instytucji, ale oni się nie zajmowali zbrodniami na zewnątrz, tylko zbrodniami wobec własnych członków, czyli zbrodniami nad własnymi oficerami i nad członkami PZPR, bo do tego też dochodziło. Wtedy ta służba została zmieniona. Zmieniono jej nazwę, trochę z nich pogoniono. I to prawdopodobnie była jedyna, może nie dekomunizacja, ale jedyna jakaś odnowa tej służby. To jest rok 57. Zmiana informacji wojskowej na Wojskową Służbę Wewnętrzną. Ta służba trwa do 1990 roku. I jest następna zmiana. Nie ma weryfikacji. Nie ma tych publicznych spowiedzi, tak jak tych głosów UBK-ami. Nie ma tych społecznych komisji solidarnościowych, które tych UBK-ów jednak oglądały i mówili, ten przesłuchiwał, ten bił, ten był okrutny, a przy tym to się na przykład dało żyć, bo podał papierosa, albo bił lekko, albo wcale. Z informacją wojskową tego nie było. I Wojskowa Służba Wewnętrzna została zmieniona na Wojskowe Służby Informacyjne. Tak powstało to osłabione WSI, bez jakichkolwiek głębokich zmian. Reforma polegała na zmianie nazwy, a biorąc pod uwagę, że tego rodzaju służby zasiadały od kilkudziesięciu lat, doszło do takiego wynagrodzenia, że są dynastie rodzinne. Był dziadek, był ojciec, a teraz jestem ja. Tylko dziadek, który miał obsikany rozporek, jednego zęba i plął jak szef, z innych wyrazów praktycznie nie znał. Ojciec, to już miał małą szkołę podstawową, czyli 2-3 klasy, to już te literki gdzieś tam wstawiał w tym protokole. Jak bił, to wiedział kogo, potrafił napisać nazwisko. Ale syn, czy wnuczek, to już są stypendia. Moskwa, USA, w latach 70. ci ludzie jeździli, uczyli się, kształcili, poznawali języki.
prasowali spodnie, czyścili buty, myli zęby, wyglądali tak jak my. Byli trudniej do odróżnienia. I tu weryfikacji nie było. Dlaczego cały czas mówię o informacji wojskowej? Dlatego, że w 1989 roku partia, dokonując zmian w Polsce, widząc, że tego stanu, który był przedtem, utrzymać się nie da. I jeśli jeszcze przetrzymają rok, dwa czy trzy, to grozi im wybór. Grozi im to, co stało się na przykład w Rumunii, że sekretarz partii zostanie po prostu rozstrzelany. Ubraków się rozszarpuje na strzelby. To, co było na przykład w Budapeszcie w 1956 roku. Oni oczywiście tego chcieli uniknąć. Po pierwsze, chcieli żyć. Po drugie, chcieli zachować wolność i chcieli zachować swój status społeczny i majątkowy. To, co nakradli. W związku z tym do tych zmian się intensywnie przygotowują. Partia ma dwa skrzydła, ma dwie formacje siłowe, bezpośrednio siłowe. Ma bezpiekę, czyli najpierw to są urzędy bezpieczeństwa, później jest to służba bezpieczeństwa, ale ta formacja przez rządzących Polską w latach 80. karierowiczów partyjnych w mundurach, bo to jest Jaruzelski, to jest Kiszczak, bardzo wielu innych tego typu łobuzów w mundurach, oni nie mają zaufania do bezpieki cywilnej. To też jest służba mundurowa. Oni też mają stopy, też są poruszkami, pułkownikami, generałami, ale wojsko i wojskowe służby ich nie lubią. Po pierwsze konkurencja, po drugie to jest jednak bezpieka cywilna. My jesteśmy samoobjąty, wychodzimy się z czeka. To jest nasza prawdziwa geneza. I nie lubią te najgorsze sowieckie służby. I tu bezpieka cywilna ma do spełnienia określoną rolę. To jest pacyfikacja społeczeństwa. To są te wszystkie ścieżki zdrowia. To jest to bicie w aresztach, rewizje, zatrzymywania, obławy i tak dalej. Ale obok tego i nad tym jest informacja wojskowa. Ona też prowadzi inwigilację społeczeństwa. Też prowadzi swoje operacje. A to jest kilka poziomów wyżej. W latach 80. to są już kulturalni ludzie. Oni znają języki. Siedzą na placówkach zagranicznych. Jako rezydenci wywiadu, kontrwywiadu komunistycznego są tam na placówkach pod przykrywką. To są radcy handlowi. No czasami się to zdarza, jak na przykład towarzysz Czesław Kiszczak był w operacji londyńskiej jako zastępca woźnego w ambasadzie w Londynie. Też fajne. Oczywiście robił swoje. Inwigilował oficerów armii polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Szczególnie zajmował się Andersowcami, tymi, którzy zastanawiali się, wracać czy nie, co później, co z nimi będzie, w końcu mieli rodziny, różne były postawy. On te informacje zbierał, robił zestawienia, zachowało się przynajmniej kilkadziesiąt takich opracowań przez niego zrobionych, gdzie on po imieniu, nazwisku charakteryzuje. Reakcyjni oficerowie zamierzają wrócić do kraju, żeby później ich objąć szczególnym statusem i później się za nich wziąć. I myślę, że to jest prosta konsekwencja, że to jest tak jakby on tą przyczyną i późniejszy skutek, za późniejszy skutek odpowiada. Ale przecież mamy morderstwo. Bardzo wielu oficerów, którzy wrócili z polskich sił zbrojnych na Zachodzie, w latach 50. są oskarżani o spiski w wojsku. Ci ludzie są torturowani, łamie im się sumienia, łamie im się kręgosłupy, także fizycznie. I wielu z nich zostało zamordowanych po tych śledztwach. To jest zasługa ludzi z informacji wojskowej, także takich jak Czesław Kiszczak. Lata 80. to jest intensywna praca tych dwóch pionów operacyjnych, siłowych, bezpieki cywilnej i dawnej informacji wojskowej, czyli wojskowej służby wewnętrznej, nad tym, żeby nas przygotować do transformacji i żeby oni mieli czas też się przygotować. Oni się pośpiesznie uczą gospodarki. Co to jest gospodarka rynkowa? Co to jest spółka? Jak wydzielić na przykład z majątku jakiejś instytucji czy przedsiębiorstwa najlepszą część i założyć spółkę, gdzie będzie dyrektor, towarzysz dyrektor, towarzysz główny księgowy, towarzysz pierwszy sekretarz i wtedy wszystkie zlecenia dla tej firmy idą do obrotu. Ludzie pracują, dostają jakieś tam niegodziwe wynagrodzenie, ale wszystkie profity trafiają do tej wydzielonej spółki. Następuje gwałtowny wzrost bogacenia się. Oni obrastają fortuny. To nie jest kradzież tego typu, że poszli gdzieś, włożyli łapę do worka i ukradli trochę banknotu. To się już załatwia na zupełnie innym poziomie. Oni są do tego profesjonalnie przygotowani.
To są takie operacje jak Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, gdzie orzecznie słuchamy, odpowiadają jakieś dwie osoby, nawet dostają wyrok, najmniej w tym wszystkim chyba ważne, ale kwity, jakie tam zostały, dają pojęcie, jak wyglądał ten rabunek. I mamy tam zachowane ślady. Nie wszystkie oczywiście, być może z nikoma mniejszość, ale są. Wziął 50 milionów franków szwajcarskich i jakiś bazar. Nie ma daty, nie ma kto, nie ma dla kogo, nie ma rozliczenia, co się z tym stało. Po prostu towarzysze to brali i to znikało. I ci, którzy są po zamieszaniu, liczą jak król. Oni wiedzą, że lepiej nawet teraz swoje odcierpieć, ale broń Boże nie powiedzieć za dużo. To jest ten sam syndrom, co z mordercami księdza Popiełuszki. Woleli iść do więzienia, te parę lat posiedzieć, ale nie chcieli ujawnić wszystkiego. Bo jednak życie dla nich było ważniejsze. Wyszli, mają się dobrze, pisują w sobie w renomowanych tygodnikach o niezwykłym statusie społecznym i że jak Polski w maśle, ale prawdy na ten temat mówić nie chcieli. Bezpieka cywilna i bezpieka wojskowa pracują intensywnie na tym, tak jak powiedziałem, żeby przygotować nas i przygotować siebie do zmian. To, co się dzieje w roku 1989, nie jest spontaniczne. Znaczy jest, dla nas, nam się wydawało, że oto w tym momencie komuna się chwieje, jest słaba. Siła społeczna z drugiej strony zaczyna mieć przewagę. Staje się to oczywiste, że komuna pęka. Konsekwencją powinno być rozliczenie komuny. Gdyby to była władza autorytarna, gdyby nas trzymała za mordę kilka lat, kogoś pobili, komuś nam odebrali zdrowie, ale zakres tych represji nie byłby wielki. Byłoby to państwo policyjne, ale nie państwo do końca zbrodnicze. To można by powiedzieć, że warto byłoby zapłacić taką cenę, darować, nie rozliczać, za to, żeby już mieć święty spokój i żeby nie ponosić dalszych ofiar. Ale jeśli to jest państwo, które istnieje 45 lat, dokładnie, i przez te 45 lat to państwo prowadzi politykę zbrodniczą. Zarówno bezpieka, początkowo urzędy bezpieczeństwa, później służba bezpieczeństwa, bezpieka wojskowa, czyli informacja wojskowa, później wojskowa służba wewnętrzna, formacje stworzone na wzór wojsk wewnętrznych NKWD, czyli Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ulubiona formacja towarzysza majora profesora Zygmunta Mauryzowicza Baumana, Milicja Obywatelska i ORMO i tak dalej, prowadziły w okupowanej Polsce określoną działalność. To nie jest tylko zwalczanie podziemia niepodległościowego. To nie jest tylko walka z formacjami tego podziemia, czyli walka bezpośrednio. Przede wszystkim to jest pacyfikowanie. To jest eliminowanie ze społeczeństwa ludzi podejrzanych, którzy mogą być potencjalnie groźni. Generał August Emil Fiedorf nie prowadził działalności. Nie zamierzał być konspiracji. Nie chciał, nie mógł walczyć z prawem kraju. Gdy wrócił z Syberii, po łagrze, tam na szczęście nierozpoznany, to widział, że już na to wszystko nie ma szans. Już minęły kilka lat, powstanie powoływało. Ujawnił się. Nie miał na sumieniu nic takiego, co by go kompromitowało. I okazało się, że to jest za mało. Ponieważ jemu zaproponowano, że stanie na czele fikcyjnej, ogólnokrajowej organizacji konspiracyjnej, antykomunistycznej, on swoim nazwiskiem, swoją przeszłością, pełnionymi funkcjami, przyciągnie takich ludzi jak on, ci, którzy nadają się jeszcze do oporu, ci, którzy mają jakiś autorytet, którzy zaczną wciągać tą najbardziej bojowo nastawioną młodzież. Bezpieka w ten sposób wygarnie potencjalnych przeciwników. Generał Fiedorf jako człowiek honoru zrobić tego oczywiście nie ma. W związku z tym powiesili go na Mokotowie jak pospolitego przestępcę. Więc nie jest prawdą, jak w organie Adama Michnika można było poczytać, że gdyby nie było tego oporu, gdyby nie było tych żołnierzy wyklętych, tych powstańców, to w Polsce byłoby w miarę znośne. No, nie było suwerenności, a to nie była nasza wina. Trzeba było robić to, co się dało. A dało się zrobić wiele. Można było budować starówkę, wznosić pałace kultury, uprawiać działki, jakieś wiele innych różnych czynności. Byłoby w miarę normalne. Jedli by chleb z margariną, ale przecież by żyli. Nic by im nie groziło. To jest oczywiście nieprawda, bo komuna mordowała nie tylko autentycznych przeciwników, którzy występowali przeciwko
nowej władzy nowemu ustrojowi z bronią w ręku, często tak naprawdę do tego zmuszeni, bo nie mogli przecież wyjść z konspiracji, bo byli mordowani, ale przetrakturowani i musieli wydawać swoich przyjaciół, przełożonych, podwładnych. To ta droga, czyli nie stawianie oporu, skutkowała tym samym zostawianiem oporu, czyli mordowaniem. I władza komunistyczna w tych pierwszych 12 latach do 1956 roku, które jest jakąś zmianą rzeczywiście, coś się w Polsce dzieje, bo już jest nie to samo, nie takie samo, ale nie dlatego, że komuna chciała już być później łagodniejsza, że była lepsza. Tylko tych przeciwników po prostu nie ma. Oni wymordowali elitę, rozpędzili na cztery wiatry, wdeptali w ziemię, stłamsili, skomunizowali naukę, dokonali pogromu w nauce w 1948 roku. Całą starą kadrę naukową, profesorską, wyrzucono na bruk, wielu z tych ludzi zamknięto w więzienia. Stworzono im takie warunki w aresztach, w więzieniach, że nie przeżywali. To byli często starsi, schorowani ludzie. Nie było względu na ich siłę, włosy, na ich zasługi, na ich niezwykłe umiejętności umysłowe, że to były osoby znane w całym świecie. Dla nich miejsca w Polsce ludowej nie było. Po 1956 roku Gomułka może sobie na to pozwolić, żeby tych represji na taką skalę nie było. Tylko pamiętajmy, że wtedy, kiedy rządzi Gomułka, w latach 1944-48, represje komunistyczne przeciwko Polakom są największe i wtedy jest najwięcej ofiar. To nie jest jakiś łagodny liberał komunistyczny, który przychodzi po złym, strasznym Bieruci. On jest taki sam jak Bieruci, albo jeszcze gorszy. Też sowiecki Jamy, też NKWDzista, tak jak tamten ma pseudonim Iwaniuk NKWD, to ten ma pseudonim Kowalski, bo oni wszyscy dostawali tam nowej tożsamości. On nie jest lepszy, on jest gorszy, ale czasy się zmieniły, są inne okoliczności. Oni już nie muszą mordować, bo społeczeństwo jest spacyfikowane. Elity są wymordowane, przetrącone im kręgosłup. Mają już swoje elity, wprowadzają swoich ludzi, którzy pośpiesznie są awansowani na katedrę, dostają tytuły docentów, profesorów, zaczynają brylować w kulturze. Te usiasiusiace pediatra to są właśnie ci nowi wychowankowie. Wciągają także część przedwojennej, najprzedniejszej inteligencji, ludzi na bardzo wysokim poziomie umysłowym. Ludzie, którzy w innych warunkach, w innym ustroju mogliby rzeczywiście pozostać w naszej historii na piedestale. Ale nie pozostaną, dlatego że jeśli nie teraz, to w niedalekiej przyszłości będziemy i musimy im to wyciągać. Tu takim przypadkiem z tego zakresu kultury jest na przykład Jarosław Iwaszkiewicz. Nikt go nigdy nie posądził jakiekolwiek sympatie komunistyczne. On się o tych ludziach, którzy dyktują mu warunki, którzy narzucają mu pewne rzeczy, które on bardzo posłusznie wykonuje. On się wypowiada niezwykle. To dla niego jest barakuło. Ale oni dają wieść, oni dają paszport, oni pozwalają spędzać wakacje we Włoszech. On sobie może podziwiać tam zabytki, może pisać wiersze, może pisać książki, może jeździć na kongresy kultury. I tak jak przed wojną uponowano, tak i teraz, w nowych warunkach, jest dokładnie tak samo. Był na czele, jest na czele. Jego młodszym kolegą jest Czesław Miłosz, który też pewnie, gdyby nie zaistniały okoliczności, byłby kimś innym, gdyby nie ten ustrój. Ale on się w tym ustroju zaangażował. To nie jest tak, że Czesław Miłosz uciekł za granicę, stał się antykomunistą. On był komunistą. Był przedstawicielem partii, był także wysyłany za granicę. I kluczem do tego typu rozwiązań jest to, czego dzisiaj nasz dzisiejszy mainstream nie lubi, bardzo nie lubi o tym. To jest sfera obyczajowa. Jarosław Iwaszkiewicz opisuje na przykład swoich dzienników w 1956 roku pewne wydarzenie, które miało miejsce w Wilnie. Jest letnia noc, świergoczą mnie z powrotem. A on pisze, a ja sobie chędożę Czesia Miłosza. To rzecz nie do pomyślenia. Teraz nie mogę, bo Czesia już nie ma. Komuna takich ludzi brała do siebie. Oni byli bardzo zobowiązani. My was nie ruszamy. Wy sobie to robicie, już nie publicznie, tak jak teraz się to odbywa, ale w zaciszu domowym. A my was za to nie ruszamy, ale wy nam za to służycie. I rzeczywiście służyli. Tu akurat taki oddał trochę w bok, ale pamiętam taką powieść w tam drugim obiegu. Podaję, że jeszcze pod koniec lat 70.
opisany właśnie jest Jarosław Praszkiewicz, jego zasługi dla nowego reżimu. Znowu KC wysyła go na jakiś kongres zagraniczny do Europy Zachodniej, jedzie służbową Wołgą, ale już wielki i góry i z lubością mobilizując swoje nadęte barki, czyta olbrzymi, rozpięty transparent. Chcesz wyjechać za granicę? Pokaż najpierw odbytnicę. To jest to, do czego oni to sprowadzili. Taką kulturę komuna zanektowała, obłaskawiła i ta kultura jej zburzyła. Prawdziwej polskiej kultury, tej niezależnej, tej normalnej, już nie było. Nastąpiła przerwa. Herbert nie mógł do 1956 roku wydawać. Znaczy mógł, gdyby pisał wiersze o Stalinie, gdyby sławił na przykład młodego oficera Wojciecha Jędrzelskiego, to byłby drukowany, byłby noszony na rękach, wstąpiłby do partii, robiłby karierę i na pewno byłby ulubieńcem Adama Michnika po dziś dzień. Ale on wybrał milczenie. Wolał swój talent schować, zamknąć w szufladzie i nie świnić. Można było, tylko trzeba było chcieć. Ta operacja, przygotowywana z dwóch stron przez całe lata 80. robiona jest po to, żeby zyskać na czasie. Solidarność w 80. roku, gdy powstaje, to autentycznie wybuch. To się wymyka spod kontroli. Możemy sobie dzisiaj różnie ocenić, czy Lech Bolesław Wałęsa to we wszystkich był sterowany, czy nie we wszystkich. Czy to miało tak być, czy nie miało. Przypuszczam, że nie. To miało być kontrolowane od początku do końca, tak jak wszystkie wydarzenia w tym ustroju, ale to się nie udało. To poszło szerokim frontem. To, co miało być ograniczone do Gdańska, do Wybrzeża, do eksperymentu na miarę całego baraku socjalistycznego, czyli wolne związki zawodowe na szczeblu zakładów pracy, nie wyżej, to, na co Lech Bolesław Wałęsa całkowicie akceptował, zostało przewrócone. Dzięki pani Annie Walentynowicz i innym osobom, które nie pozwoliły na to, pamiętając o tym, że ich strajk był popierany w całym kraju, że ludzie są na zewnątrz i jeśli my załatwimy swoje, to tamci będą spacyfikowani, a oni tym przywilejem objęci nie będą. Doprowadzono tą rzecz dalej, niż zapowiadało się to na początku. Wymknęło się spod kontroli, powstał olbrzymi ruch społeczny, bo związek zawodowy to jest jego oficjalna funkcja. To są ludzie w zakładach pracy, którzy mają walczyć o swoje. Ale to swoje przestało być żądaniem o podwyżkę, o zmianę warunków socjalnych, o ciepłą wodę, żeby się umyć, o całe baciaki, a nie podarte w zakładach, gdzie ludzie pracują na zewnątrz. To już wymknęło się spod kontroli. Ludzie chcieli czegoś więcej. Chcieli więcej wolności, czyli prawa. I to jest już bardzo bolesne uderzenie w komunę. Komuna przez te kilkanaście miesięcy po sierpniu 80 roku próbuje, co się z tym da zrobić. Z jednej strony awantura, z drugiej obietnice, a z trzeciej panika. Przecież oni cały czas wychodzą nam gdzieś z boku. My tego nie otrzymamy w swoich rękach. Coś z tą solidarnością trzeba zrobić. To jest za wcześnie, żeby pozwolić na zmianę. Nie jesteśmy przygotowani. Jak oni wyrwą się spod kontroli, to my za to zapłacimy. Oni nawet chcieliby pewne zmiany. Im też to było niewygodne. Ukrywać jakiś normalny styl bycia. Nie każdy z nich chciał jeździć tylko do Jałty na wczasach, tak jak Wojciech Jaruzelski każdy raz pisząc podanie do Gęseka, że chciałby spędzić wakacje, a dobrze to towarzyszu tłumaczy tam w lipcu, odkąd dotąd. Dostajecie tutaj lokal 8-pokojowy, 4 łóżka, bidet macie, jak chcecie sobie tak nowocześnie, inaczej, to bez wanny możecie. Wszystko dla was jest, ale widzicie, rozumiecie, to musi być krew i to w tych warunkach, kiedy my wyznaczamy. Oni chcieliby być też bardziej wolni, ale nie mogli, bo ta wolność skutkowałaby tym, że bali się odpowiedzialności. To odpowiada sytuacji, kiedy premier Związku Sowieckiego w latach 70. będąc w Paryżu, został takich już kuluarowych rozmowach półprywatnych, poza tą sesją oficjalną, zapytany. Dlaczego wy tam u siebie nie pójdziecie na to, co my tu mamy? Czy dalibyście ludziom więcej wolności? Nie musicie tej komuny takiej strasznej trzymać ekonomicznej. Spróbujcie, otwórzcie się. Zaczniecie się szybko rozwijać. Ludziom się poprawi materialnie. W związku z tym pewnie i was zaakceptują. On mówi, my byśmy chcieli, mówicie, ale nie możemy. Dlaczego? Bo oni by nam było przydać. I on dobrze wiedział, dobrze mówił. Za to, co robili przedtem, musieliby ponieść odpowiedzialność. W związku z tym jest to szykowanie się do tej zmiany. I gdy w 81 roku, w drugiej połowie,
Strajków jest coraz więcej, gdy władza sobie z tym nie radzi. Gdy ten garnitur wojskowy panuje nad partią, ale nie panuje nad społeczeństwem. Mają jeszcze atrybuty władzy. Mają siłę. Mają bezpiekę, mają WSW, czyli Wojskową Służbę Wewnętrzną. Mają ludowe wojsko, które od początku do końca jest przez nich kontrolowane. Ale na dłuższą metę to nie zda egzaminu. Ale kilka lat oddechu jest. Trzeba się do tego przygotować. Pewne wyjaśnienie sytuacji, dlaczego komuna nie zgodziła się na taki eksperyment w roku 81 czy 82, żeby po tym pierwszym kroku, gdy w roku 80 w sposób wymuszony, ale oddali część pracy, czyli dali ludziom część wolności, pozwolili na działanie wolnej solidarności, kontrolowanej, inwigilowanej, naczkanej jakąś tam agenturą i tak dalej, ale przecież miliony ludzi na tym korzystały. Mogli iść krok dalej. Mogli, trzymając ten reżim ideologiczny, trzymając partię, to co mniej więcej zrobili Chińczycy, prawda? Kraj, który był niedożywiony. Kraj, który konał, dzisiaj mamy mocarstwo światowe. Dostali ideologię, ustawili aparat państwowy ideologiczny, ale dali ludziom wolność. I ta wolność skutkuje tym, że te Chiny się bardzo szybko przeobrażali, gdzie komunizm stał się praktycznie fikcją. Tam są obozy, tam jest niewolnictwo, tam są kary śmierci, ale nie przypomina to tego sprzed 20-30 lat. Przede wszystkim nie są głodni, są bogaci. A bogactwo i wolność materialna daje ludziom z czasem wolność polityczną. Do tego dojdzie. W Polsce byłoby łatwiej, bo żyliśmy jednak w innym układzie geopolitycznym i to by się rozprzestrzeniło na inne kraje. Związek Sowiecki po tym, co się stało z Afganistanem, gdzie w roku 79 wydawało się, że łatwo wkroczą, spacyfikują jakiś górski kraj, gdzie są jacyś powstańcy z karabinami XIX wieku i się oszukali. Okazało się, że Armia Czerwona grzęzła. Wojna stała się kosztowna. Ponieśli bardzo wielkie ofiary. Nie stać ich było na następne interwencje. Oczywiście nie pozwoliliby na to, żeby Polska wyszła z baraku, żeby przestała być krajem socjalistycznym. Ale na dużo większy zakres wolności można było iść. Można było próbować. I nawet te władze komunistyczne, gdyby zaczynały tak myśleć, jak na przykład przywódcy węgierscy w 56 roku, że zrobią więcej, żeby część tego, co mamy, zachować. Przypuszczam, że Sowieci by się zgodzili. A nawet gdyby się nie zgodzili, to dzisiaj moglibyśmy mówić, że Wojciech Jaruzelski jest postacią kontrowersyjną, bo chciał, próbował przynajmniej. Taki gest wykonał. Nie. Oni szykowali się do rozwiązania siłowego, do pacyfikacji. Dla nich to było jeszcze za wcześnie. Tylko naszą tragedią jest to, że nastąpiło porozumienie i zrozumienie z drugą stroną, ze stroną solidarnościową. Oczywiście nie całą. Solidarność nie miała o tym zielonego pojęcia, jak to wygląda. Ale dziś wiemy dużo więcej i to są rzeczy przerażające. W 2001 roku we Wrocławiu profesor Henryk Brzesiński opublikował takie podstawowe dokumenty o najnowszej historii Polski. Te rzeczy nieznane, ale bardzo dużo mówiące. Przez całe lata te dokumenty nie były kwestionowane. Jeden z tych dokumentów dotyczy Bronisława Geremka, towarzysza Bronisława Geremka, który 18 lat działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i między innymi jest funkcjonariuszem tej partii. Nie szeregowym człowiekiem, gdzieś tam się zapisał, tak jak miliony ludzi biernych ze strachu, z oportunizmu. On jest funkcjonariuszem. Jest sekretarzem oddziału organizacji partyjnej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiąc językiem przedwojennych komunistów, to jest funk, czyli funkcjonariusz. Ktoś, kto już ma w tej partii władzę. Józef Brzesiński opublikował przyprogram ambasadora Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie, towarzysza Horsta Neubauera, do kierownictwa Komunistycznej Partii NRD z 2 grudnia 1981 roku. To jest teraz kwestionowane. Druga strona, Geremkowska, krzyczy w niebo głosem, trzęsie, że to jest oczywiście nieprawda, z takiego nie miało miejsca. Niektóre osoby, które brały w tym udział, też temu gwałtownie zaprzeczają, ale nie ma się czemu dziwić. Fakty są takie, jakie są. W tym przypadku razem
jest sprawozdanie z rozmowy, jaką przeprowadził towarzysz wówczas minister do spraw pracy w Związku Zawodowym Stanisław Ciosek, później członek Biura Politycznego HCPZPR, a później mianowany przez Lecha Bolesława Wałęsa już w III Rzeczpospolitej ambasadorem III RP w Moskwie. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ciosek opowiada ambasadorowi Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli tej części Niemiec komunistycznej, swoją rozmowę, jaką miał z szefem doradców Solidarności Bronisławem Galinkiem. I to są rzeczy, które, tak jak wspomniałem, bardzo dużo nam wyjaśniają. Właśnie miałem osobliwą rozmowę z szefem ekspertów Solidarności Geremia, który utrzymuje ścisłe kontakty z Międzynarodową Socjaldemokratyczną, ma osobiste kontakty z Bruno Kreskim i innymi. Nie wierzyłem własnym uszom. To jest relacja Ciosek. Geremek oświadczył, że dalsza pokojowa koegzystencja pomiędzy Solidarnością w obecnej formie a socjalizmem realnym jest już niemożliwa. Konfrontacja siłowa nieuchronny. Aparat Solidarności musi zostać zlikwidowany przez państwowe organy władzy. Po siłowej konfrontacji Solidarność mogłaby na nowo powstać, ale jako rzeczywisty związek zawodowy, bez Matki Boskiej w klapie, bez programu gdańskiego, bez politycznego oblicza i bez ambicji sięgnięcia po władzę. Być może, kontynuował Geremek, tak umiarkowane siły jak Wałęsa mogłyby zostać zachowany. Aparat Solidarności w 90% składa się z antykomunistycznych fanatyków i awanturników. Dążą oni do zdobycia władzy na bezpośredniej drodze. Organizują bez przerwy strajki, akcje protestacyjne, kampanie antyradzieckie i antykomunistyczne. I tak po kolei. Aparat Solidarności jest głupi i agresywny. Zawsze gotowy podpalać siebie do partii i wieszać komunistów. I teraz skład wsiad zatem idą pewne działania, które coś wyjaśniają. To jest 2 grudnia 1981. 13 grudnia już jest stan wojenny. Ten stan wojenny nie został przygotowany w kilka dni czy w kilka tygodni. Praktycznie od samego początku, po sierpniu 1980 roku, komuna ma 2 warianty. Jeden rozmów, ogłaskawiania, pacyfikacji, przeciągania, rozmawiania. Tu damy podwyżkę, tam obietnicę i zobaczymy, jak będzie. Ale z drugiej strony to, co robi Jaruzelski i jego ekipa, to jest przygotowywanie się, gdyby ten wariant pierwszy okazał się nieskuteczny, to wtedy uderzamy z całej siły, uderzamy pięścią. I to porozumienie, o którym mówię, z częścią Solidarności, z tą warstwą, która miała nam przewodzić, a wyprowadziła nas na manowce, skutkowała właśnie taką umową. Aparat Solidarności został rozpędzony, ten antykomunistyczny i polityczny. Ludzie z komisji zakładowej, z komisji regionalnej, z komisji krajowej zostali wypędzeni za granicę. Dochodzi do przemocy, padają ofiary śmiertelne. Są atakowani strajkujący górnicy, inni. Ludzie są bici, szykanowani. Partia musi mieć czas na to, co proponuje Geremek, że odrodzimy Solidarność, ale za kilka lat, bez tego agresywnego aparatu, którego nie będzie, bez programu, to jest bardzo ważne, i na nowej podstawie. I Solidarność, która jest legalizowana przez komuny w roku 1989, to jest zupełnie inna Solidarność. Zachowało się z tego, co Geremek tylko jedna rzecz. On mówi, że bez tej Matki Boskiej w klapie. Ale w klapie Wałęsy to jak najbardziej nie przeszkadza. Nie sobie nosi. Żeby tylko nie było tego na zewnątrz. Żeby to nie było nawiązanie jakieś ideologiczne, odnoszenie się do wartości, do wiary. To tak. Nowy program, narzucony nowy statut, o czym nie pamiętamy, i powstaje zupełnie nowa, zupełnie inna Solidarność, która daje szyld w wyborach czerwcowych. Zdjęcia z Lechem Bolesławem Wałęsą prowadzi do Sejmu lub Senatu. Poza jednym przypadkiem, znalazł się Stokłosa, który tych
100 głosów na wyciągał, tam oprawki, lodówki, telewizory, co tam było, kiełbaski, piwo. Wystarczyło robić wiece na stadionach, gdzie takiego kapitalizmu nie to chcieli, że będą dawać, nic nie trzeba będzie robić. W związku z tym go wybierali. Cała reszta sprawdziła się i cała reszta zdała egzamin. Mówi, nowa solidarność, nowy statut, nowy program, nowe władze i brak tego aparatu. Tragedią było to, że w roku 1989, gdy można było powoli, ale wielkimi krokami, coraz szybszymi odzyskiwać Polskę, tych ludzi zabrakło. Najbardziej dynamicznych, najbardziej rozumiejących tego, kto to wszystko, świadomych, zabrakło. Oni powinni w 1989 roku być wzywani do powrotu. Oni byli potrzebni. Dlatego, że nie było kadr. Polska nie miała normalnych elit. Miejsce tych, których wypędzono, przyszli ci, którzy kiedyś takich ludzi nie tylko wypędzali, ale wprost byli po drugiej stronie, w aparacie przemocy. Który posługiwał się siłą. I chciałbym się posłużyć takim przykładem. Gdy w sierpniu, wrześniu 1980 roku, gdy powstawała Solidarność, wreszcie ustawa jako związek zawodowy, nie była przesądzona formułą, jak ten związek będzie wyglądał. Czy to będzie branżowy, czy to będzie regionalny, czy to będzie formuła dla wszystkich otwarta, czy to będą jakieś mniejsze związki, a później federacja. To nie było przesądzone. Między innymi we wrześniu 1980 roku odbyło się zebranie ludzi, delegatów, pracowników nauki, techniki i oświaty z Instytutu Polskiej Akademii Nauk, szkół. Powstał związek o nazwie Niezależny i Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, NTO. Miałby Solidarność Robotnicza, a regionalna, gdzie podstawą były wielkie zakłady pracy. I z drugiej strony Związek Zawodowy dla Inteligencji. Ludzie, którzy myśleli koncepcyjnie, mieli jakieś plany, mogli służyć radą, poradą dla tych związków. Tak jak powiedziałem, formuła nie była przesądzona. Zebranie założycielskie odbyło się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej na ulicy Czackiego w Warszawie 10 września. Ja byłem tam delegatem, jako bardzo młody człowiek. Wtedy jeszcze chciałem tym wszystkim nasiąkać, widzieć z bliska, patrzeć, co się dzieje. Było tam 286 delegatów reprezentujących 127 instytutów naukowych, 23 placówki oświatowe, wychowawcze, 18 i uczelni. Na tym spotkaniu samorządnie, tak jakby oddolnie, zupełnie spontanicznie, ukształtowało się 7-osobowe prezydium Narodowego Związku. Na jego czele zostaną Zdzisław Wibrowski, docent z Instytutu Podstawowych Problemów Instytut Podstawowych Problemów, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie nazwę, nawet już nie istnieje. Zdzisław Wibrowski. Tam było trochę innych osób, które się tym prezydium pojawiły. Niektóre nazwiska zostały znane, na przykład Wiktor Kulewski, później Solidarności, Piotr Stasiński, Gazeta Wyborcza dzisiaj, był Konstanty Gebert, czyli Dawid Warszawski i tak dalej. I cały czas jest to rozgraniczane, że tu tam sobie robią robotnicy, my zrobimy swoje i razem z kilku stron będziemy działać. Ten związek nie zdał egzaminu. Przeważyła ta formuła jednej instytucji związkowej dla wszystkich. Związek nie branżowy dla poszczególnych zawodów, tak jak to miało być, tylko wszyscy mieli być zjednoczeni w regionach. Ale fascynował mnie ten osobnik. Jak to się stało? Przychodzimy na zebranie, jest jakiś stół, siedzi parę osób, już jest prezydium. Ktoś zabiera głos, mówi, no trzeba rozpocząć. Ja proponuję na przewodniczącego zebrania, tu bardzo szanowanego, zacnego człowieka, pana docenta Zdzisława Wibrowskiego. Co się dzieje na takich zebraniach, szczególnie wtedy? Burza oklaska. Fajnie. Nie będziemy wydebatować przez pół godziny, kogo wybrać do prezydium, bo są ochotnicy. Wiedzą, czyli są lepsi, poprowadzą nas w dobrą stronę. No to był Zdzisław Wibrowski.
Jak to się stało, że stanął na czele? Wtedy już nie był człowiek najmłodszy. On był urodzony w 1913 roku, syn pana Sławka i Błagi. Także swoje lata miał. Przez wiele następnych lat mnie to fascynowało. Jak się to zebranie odbyło? Dlaczego było oklaski na sali, jak ktoś tam nie zabierał głos? A wiadomo, jak siedzi mnóstwo ludzi, tu jest klask, tu jest klask, za chwilę wszyscy klaszczą. Bo to jest taki syndrom, że kto nie klaszcze, to nie znamy, prawda? Trzeba uważać, więc wszyscy klaskają. Nie było takiej możliwości, żeby się dowiedzieć, ale w końcu te możliwości się pojawiły. I mamy następujące informacje o towarzyszu pułkowniku Zdzisławie Wibrowskim. Od 10 stycznia 1946 roku jest w ramach drugiego oddziału Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego, czyli w wywiadzie, zastępcą szefa misji wojskowej Polski Ludowej w Berlinie. Jego przełożonym jest generał Jakub Krawiec, wujek Daniela Pasenta. W Polsce to tak dobrze być z posłowiem. W 1946 roku, w październiku, towarzysz Wibrowski jest już w zarządzie polityczno-wychowawczym, szefem zarządu polityczno-wychowawczego KBW. W 1952 roku oddelegowany do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie do Ministerstwa Obrony Narodowej, przekazany już pod przykrywką, że jest wojskowym, jest w składzie delegacji federalowskiej misji pokojowej w Korei. I znowu wraca do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Dlatego jest to postać fascynująca i ciekawa, że łączy się z towarzyszem majorem Zygmuntem Mauryzowiczem Baumanem. Jak wiemy, Bauman w 1950 roku został zatwierdzony na stanowisko szefa oddziału propagandy i agitacji zarządu politycznego KPW. Jego nominację podpisał generał brygady Dawid Juliusz Hübner oraz szef zarządu politycznego KPW, pułkownik Zdzisław Wibrowski. I on właśnie, Wibrowski, pisze wniosek na krzyż waleczny dla majora Baumana za walki z bandami. Okazuje się, że ten świat, który nam się wydawał bardziej skomplikowany, jest bardziej prosty. To nie jest tak, że jest społeczeństwo, są bardzo różni ludzie, ludzie się nie znają, po tych latach przerwy w życiu publicznym, komunistycznym. Nikt nie wie, kto kim jest, także zaczynamy od początku. My nie wiedzieliśmy, ale oni wiedzieli. Już tych swoich wszędzie nam i wszędzie ich nie wie. Pamiętajmy jeszcze o takiej zaszłości, jak wolne związki zawodowe. Dwa lata przed Solidarnością tworzą się zalążki wolnych związków zawodowych. Te związki zawodowe, które się tworzą jako niezależne, są małe grupki ludzi. Ludzi, którzy są szykanowani, są widzi, odbierają się zdrowie, są maltretowani na wszelkie możliwe sposoby. Polak ostał się właściwie tylko jeden. To są wolne związki zawodowe Wybrzeża, gdzie dominującą postacią stał się Lech Bolesław Wałęsa, którego tam wcale na początku nie było. Z tego pierwszego związku na Wybrzeżu, który powstał 29 kwietnia 1978 roku. Pamiętajmy, że zakładali Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski. To są osoby znane do dziś. I Antoni Sokołowski. On się wycofał później z tego życia politycznego. Wałęsy tam wtedy jeszcze nie było. Ale przed tym związkiem, dwa miesiące wcześniej, powstały wolne związki zawodowe Górnego Śląska. To z naszej historii i z naszej pamięci całkowicie upadło. To ci ludzie nastawiali głowę. To oni przecierali szlak. Oni pokazywali, że można. Za nimi nie stały miliony. Oni mieli za sobą tylko małe grupki ludzi. Oni cierpieli najbardziej. I z tych związków Górnego Śląska praktycznie wyeliminowano wszystkich. Także z historii. To był Kazimierz Świtoń. To był Roman Ściuczek, Władysław Sulecki, Ignacy Pines i Tadeusz Kic.
Ludzie, którzy słuchali wtedy audycji Wolnej Europy, czytali biuletyny, które wychodziły w drugim obiegu, te nazwiska znali na tyle, bo praktycznie codziennie o nich coś było. Oni codziennie byli bici. Świtań wychodził ze mszy z żoną i ubezgłowili jeszcze na schodach kościoła. Nie czekali, aż zejdzie niżej. W takich warunkach działali. Ich następców później było łatwo, ale to oni ponosili te największe ofiary. Natomiast z drugiej strony mamy samych świętych, tych, którzy dogadali się z Jaruzelskim, albo tych, którzy, z którymi Jaruzelski się dogadał. Jakoś się okazało, że ani jego przeszłość mroczna, ciemna, jego zasługi dla komunizmu, jego antysemityzm w wojsku, który rozpił na niezwykłą skalę, bo ten partyjny antysemityzm w 1968 roku trwa rok, może mniej, skutkuje tym, że 10 czy 11 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego z Polski wyjeżdża. Chociaż trudno to nazwać wypędzeniem, bo już część rodziny zostawała, a część wyjeżdżała. Tak jak mamy przypadek na przykład rodziny Adama i Chimika, to gdyby to było na tej płaszczyźnie, jak się na tym przedstawia, to byliby wypędzeni wszyscy. Dokładnie aż tak nie było. Ale Jaruzelski prowadził czystkę o Polsce pod kątem pochodzenia etnicznego od roku 1968 przynajmniej do roku 1983. 15 lat. I później się okazuje, on jest przyjacielem Adama Michnickiego. Później wychodzą na jaw tak szokujące fakty, jak przy sprawie Lewina, gdzie ludzie, którzy tam bywali w Agorze w różnych celach, opowiadali później prokuratorowi w śledztwie i spotkałem na korytarzu Wojciecha Jaruzelskiego, który chodził od drzwi do drzwi i pytał, gdzie jest mój przyjaciel Adam, bo nie mogłem go znaleźć. Stały gość, wywalec, jak swój pustek. Oni się porozumieli, czyli te zarzuty o to, że polskie społeczeństwo jest tam rzekomo antysemickie, czy do rzeczy, jakieś tam jeszcze, jest bardzo wybiórcze. Jaruzelskiemu można darować, ale komuś, kogo się upatrzy, kogo się zaatakuje, już nie wybaczymy, gdyż żadnych tego typu win, ten ktoś na sumieniu nie ma. Czyli są to ludzie bardzo zrelatywizowani. Z tej drugiej strony, o której mówię, ci, którzy mieli największy wpływ na Solidarność w roku 80-81, grupa, ta, która można by ją nazwać trzymającą władzę, tą władzę ideową w związku, bo im zaufano, przyjechała inteligencja przodująca miast i wsi, która chciała pomóc. Jak można było taką pomoc odzyskać? Oni wszyscy w roku 89 są na czele, obejmują najbardziej istotne funkcje. To jest Tadeusz Mazowiecki, który przedstawiany jest, że urodził się i był w opozycji, by od razu walczył z komunizmem. Tak walczył, że w Sejmie aż udał, czyli już nie wytrzymywał tego napięcia. To jest Jacek Kurek, dwukrotny członek PZPR. To jest Adam Michnik, który obejmuje media, który dostaje w rękę Gazetę Wyborczą Solidarności na początku, żeby nie było wątpliwości. I ma przemocny wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Adam Michnik nie był w partii. Nie zdążył. Za późno się urodził. Ale w rozmowie z jednym z naszych ulubieńców, takim pedofilem, nazywa się Kondon, jest europosłem. W 1988 roku ta rozmowa była opublikowana bodajże realizacyjnie w dzisiejszym magazynie Kontakt. Jest dwuczęściowa, bardzo interesująca. Wtedy sobie Adam pozwolił na bardzo dużo rzeczy prawdziwych, których później już nie można w jego wypowiedziach znaleźć. To już jest gdzieś pochowane. Adam Michnik mówił, że należałem do komunistów w 60-tych latach. Uważałem, że komunistyczna Polska to moja Polska. Ja tu mam tylko jedną wątpliwość, to było tylko w latach 60. Dlatego, że w 68 roku oni się z komuną rozstali. Dla nich komuna jest zła. Jak napisał w drugim obiegu, bodajże właśnie pod koniec lat 70. jeden z opozycjonistów ówczesnych, rok 68 dla nich to była cezura. To była epoka w historii Polski. Napisał prawdę. Przedtem w Polsce było dobrze, a później w Polsce było źle. Po 68 roku, ale źle było im. Tam było cały czas. Co więcej, Michnik wyjaśnia, bo
On do niej dodał. Nie będę ukrywał, że mieliśmy coś wspólnego z trockizmem. Szukajcie teraz takich jego wypowiedzi. Na pewno nie znajdziecie. Dlaczego nie? Bo teraz już się pilnuje. Teraz już wie, że pewnych rzeczy robić nie można. Jeszcze po 1978 roku, równolegle, jak wypowiadał się w tym wywiadzie, o którym mówię, tak, to był migracyjny kontakt, w katolickim piśmie powściągliwość i praca w numerze czerwcowym 1988 roku Michnik powiedział. Chciałbym powiedzieć jeszcze parę rzeczy ryzykownie. To jest moja postawa historyka z profesji. Jak na pewno wiecie, środowiskiem, z którego pochodzę, jest liberalna żydokomuna w sensie ścisłym. Bo moi rodzice wywodzili się ze środowisk żydowskich, byli przed wojną komunistami. Być komunistą znaczyło wtedy coś więcej niż przynależność do partii. To oznaczało przynależność do pewnego języka, do pewnej kultury, fobii, namiętności. On z tego robi wyższą cywilizację. Dzisiaj oczywiście tego nie znajdziemy. Ale przez całe następne lata mamy do mozaiki jego życiorysu różne elementy, które on cały czas nam dorzuca. O swoim ojcu napisał tak. Miał on poglądy straszliwie antyreżimowe, antysowieckie, w związku z tym antykomunistyczne. Działacz Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Członek jej naczelnych władz. Skazany przed wojną w procesie za próbę oderwania terytorium Polski na rzecz Związku Sowieckiego, czyli Zachodniej Ukrainy. I za działalność przeciwko suwerenności, niepodległości Polski. Jest człowiekiem, który jest przedstawiany jako antykomunista. O matce też pisał, że w tych podręcznikach stalinowskich jego matka uczyła historię w szkole Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w jakiejś tam pierwszej lepszej szkółce komunistycznej. Napisał, że z pewnością nie napisała nic takiego, co by było źle oceniane. Jest ta gazeta, która ma możliwości, ma środki. Mógłby ten podręcznik, Helenie Michnik, puszczać w odcinkach w każdym weekendowym wydaniu. Na pewno byśmy to z długością cykowali i czytali. Jakoś tego nie ma. To są ci ludzie z drugiej strony. To są ci, tacy jak Gerenie, Kuron i inni, którzy nadają to, którzy są pokazywani za granicą wywiadu. Jak na przykład Dawid Warszawski, o którym wspomniałem, czyli Bronisław Gebet, nie Bronisław, Konstanty Gebet. Na przykład w jednym z wywiadów w prasie australijskiej został zaprezentowany lider polskiej Solidarności. Ładnie brzmi, piękny tytuł. Czy teraz jakiś Australijczyk albo kandur gdzieś tam w buszu będzie sprawdzał, kto to jest. Oni sobie takie publicity robili od samego początku. Historia to są ludzie. Ci, którzy tworzą, którzy czegoś dokonują. Oni mają imiona, nazwiska, jakieś pochodzenie, jakieś pochodzenie, mają jakieś kontakty, jakieś... Nie znając tego wszystkiego, nie wiedząc, z kim mamy do czynienia, nie wiemy praktycznie nic z tego, co się wokół nas dzieje, nie rozumiemy. Jeśli Tadeusz Mazowiecki został postawiony w roku 1989 na czele rządu, który ma bardzo łagodnie usadowić komunę w nowej rzeczywistości, to nie jest to dziełem przypadku. Teraz, w związku z 4 czerwca, pokazuje się na różnych programach filmy dokumentalne nagrywane w minionym 20-leciu, 25-leciu. Wczoraj czy przedwczoraj widziałem fragment wywiadu z młodym, energicznym, jak żywym generałem Czesławem Kiszczakiem, funkcjonariuszem informacji wojskowej, o której mówiłem. I on opowiada, że szukaliśmy kogoś na funkcję, żeby postawić go na czele tych zmian. Żeby ta osoba miała doświadczenie parlamentarne, polityczne. Oczywiście wybraliśmy Tadeusza Mazowieckiego, bo był najlepszy. I rzeczywiście go wybrali. Dlaczego jest mowa o doświadczeniu? Dlatego, że Tadeusz Mazowiecki po 1945 roku cały czas pnie się do góry. On jest w opozycji, czy właściwie przy opozycji, bo nie był aż tak człowiekiem bardzo odważnym, żeby w 1945 roku iść do lasu, aż był dorosły. Był jego rówieśników,
walczymy z tym. Jeśli nie chciał, nie miał takich umiejętności, nie leżało to w jego naturze, to przynajmniej mógł się biernie tej kolumnie opierać. Czyli nie uczestniczyć w żadnych strukturach władzy. On wybrał zupełnie inną drogę. Mateusz Mazowiecki jest cały czas po tamtej stronie. Jest działaczem PAKS w najgorszym stalinowskim jego okresie. Szefem młodzieżówki, jednym z najbliższych współpracowników Bolesława Piaseckiego, co do którego roli z ramienia NKWD w polskim kościele nie mamy dziś najmniejszych wątpliwości. Mateusz Mazowiecki, poseł, premier PRL, pierwszy premier III Rzeczpospolitej, kawaler ordenu Orła Białego, najwyższego polskiego znaczenia. Nigdy nie był członkiem partii komunistycznej, w związku z tym takiego zarzutu nie wolno stawiać, bo byłby nieprawdziwy. Ale czy jest on daleko od tej formacji, czy nie ma z tą władzą nic wspólnego? Jako młody, 20-kilkuletni człowiek dostał funkcję redaktora naczelnego wrocławskiego tygodnika Katolików. Było to pismo do robienia dywersji w polskim kościele i dywersji wśród wielu. Wszystko to, co wychodziło pod komunę w latach 50. było kontrolowane, bardzo ściśle reglamentowane. Nie mogło tam się ukazać słowo, które nie byłoby zgodne z potrzebami partii komunistycznej. Człowiek, który brał na siebie taką funkcję, brał też odpowiedzialność za to wszystko, co tam się ukazywało. I on dawał temu wyraz na piśmie, w bardzo mało znanych jego publikacjach z tamtego okresu. Proszę bardzo, 20 grudnia 1953 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Tadeusz Mazowiecki zatytułował to Świąteczny List do Czytelników. On ma takie świąteczne przemyślenia, dzieli się swoją duszą. I napisał tak. Nie handlujemy naszą postawą, ale rządzi na niej zasada przekonania. Jest ona twarda i bezwzględna. Nie pozwala wydrukować ani jednego słowa, które nie płynie z przekonania, ale równocześnie nie pozwala gestem strusia chować głowy w piasek. Wtedy, gdy to, co płynie z przekonania, okazuje zabierać głos w sprawach trudnych i nieraz wrażliwych. Jakie to są sprawy, które są szczerze, po partyjnemu, będąc członkiem partii, zabiera głos? To jest na przykład sprawa i ocena procesu księży Kurii Kieleckiej, księdza biskupa Czesława Kaczmarka i księży Kurii Kieleckiej. Księża maltretowani przez wiele lat w śledztwie, którzy wychodząc później stamtąd, są inwalidami. I on pisze, że to jest ta postawa z przekonania, gdzie on swoim gazim biurem tych ludzi wtedy odkrył. On jest po tamtej stronie. Nie ma co do tego wątpliwości. Gdyby to był epizod, gdyby to była jedna rzecz, to można by mieć błąd młodości, raz mu się zdarzyło, ale później już nawirował, próbował. Nie nawirował, nie próbował. W 1952 roku wydał w PAKS-ie książkę Wróg pozostał ten sam. To był element kampanii antyniepodległościowej przeciwko resztkom polskiego podziemia, ale także wymierzony w polską emigrację niepodległościową w Londynie. On straszy, że tu bandy zwalczane, one już przestają istnieć, ale tam jeszcze jest ten Anders na białym polu. Z tym też coś trzeba zrobić. To jest człowiek, który pisał o agenturalnym rewarze z rosyjskim polskim w Londynie, o kondotierach polskiego wstecznictwa, czyli polscy dowódcy, polskich sił zbrojnych, ludzie o takich zasługach. To są kondotierzy polskiego wstecznictwa. To kim jest on, mówiąc słowami Jaruzelskiego? Jeśli Kukliński nie jest zdrajcą, to kim jestem ja? Zapytał się niebacznie kiedyś Jaruzelski. I przestał o to pytać, bo odpowiedzi udzielił sobie sam. Mazowiecki przez całe lata 60., dwie pełne kadencje, przez 10 lat jest posłem w komunistycznym Sejmie. Posłem, źle powiedziane, bo to nie był Sejm, nie było wyboru. Człowiek mianowany przez Zenona Kiszka, najwyższego
przybył pan sam Władysława Bóg, ten, który dostał ten udział, ten nad kościołem, opiekować się i mianować do tego komunistycznego sejmu katolików w stanie łaski ubeckiej. I jednego z nich w ten właśnie sposób mianował. I to jest jego postawa. Są jeszcze zapiski prymasa Wyszyńskiego, rola mazowieckiego w kościele, jak rozgrzewali wewnętrzne sprawy kościoła, komu tak naprawdę służyli. Kim jest Wyszyński pisał? Dlaczego oni mi to robią? On miał świadomość, wiedział, kim jest otoczony, jakich ludzi mu się podszyca. Tylko my o tym dzisiaj nie wiemy. Nie pamiętamy, albo nie chcemy wiedzieć. Natomiast czytać Gazetę Wyborczą warto byłoby się umówić właśnie do takich materiałów. I tak po kolei, gdy badamy każdego z nich, gdy próbujemy dowiedzieć się jak najwięcej o tych ludziach, to się okazuje, że to wszystko przeszło. Po prostu byliśmy przytłoczeni różnego rodzaju gnidami, różnego rodzaju ludźmi, bardzo małymi, z których robi się wielki. Tak jak z Jabłoneckiego chciano zrobić santo subito, już od razu na Powązkach chcieli go uświęcić. To był ten symbol 25 lat, kiedy po krakach na wózku przyjeżdża i maszeruje, żeby do tej urny jeszcze coś tam dorzucić. Mówi o Goebbelsie, stanu wojennego. To jest triumf nad nami. Oni pokazali, że tak jak wygrali wtedy tak naprawdę, tak do dzisiaj są ważniejsi od nas. Nie ich się ściga. Tam przyszło to żyjące jeszcze biuro polityczne, komitet centralny, ministrowie komunistyczni. I ta bezpieka współczesna, III RP, powinna zrobić obławę za nimi, aresztować i śledztwo. Co robiłeś zbrodniarzu podczas komuny? Ilu ludzi zabiłeś? Ile wyrwałeś paznokci? To ścigają tych, którzy protestowali. Bo nam się teraz tłumaczy w tych prokomunistycznych de facto mediach, że to jest niekatolicka postawa. Że my nie możemy mówić źle o zmarłych, bo jak już on umarł, to już jest dobry. O Stalinie wolno, o Hitlerze wolno, o wielu innych wolno, ale o naszych nie wolno, bo nasi się stali z dnia na dzień dobrze. I to jest w każdej sferze, nie tylko w sferze polityki. Gdyby zrobiono tam obławę, gdyby aresztowano członków biura politycznego, członków KC, gdyby wytoczono im śledztwo za to, że stali na czele sowieckiej okupacji w Polsce, to w sposób nie bezpośredni często, bo już byli ponad tym, ale pośredni, odpowiadali za wszystkie zbrodnie, które popełniali. Za to, co się stało z Polską, z polską inteligencją, z polskimi elitami, z polskimi oficerami, z polskimi niepodległościowcami. Dlaczego oni zajęli ich miejsce i dlaczego oni w Polsce rządzili, a nie ci, którzy byli do tego przygotowani, którym z pewnością udzielilibyśmy poparcia. Dzisiaj się będzie prześladować i ścigać tych, którzy zakłócają im spokój, bo oni chcą jeszcze mieć spokój w dodatku święty. Towarzysz Bronisław Geremek, o którym wspomniałem, ten od tych rozmów ze Stanisławem Czeskim, który postulował, żeby rozpędzić tę złą solidarność, wypędzić ten aparat antykomunistyczny, co to jest zrobione. Jest w roku 1989 mózgiem strategii obowiązka Kurona, tych przemian, jak to ma wyglądać, żeby nie zrobić komunie krzywdy. I możemy w ich wypowiedziach Mazowieckiego i innych, znaleźć z ówczesnego okresu konkrety, które padają, że nie wolno im zabierać środków materialnych, które oni kiedyś ukradli przez wiele lat, bo oni by się burzyli, oni by się mogli buntować. Czyli złodziej musi być zalegalizowany. Bronisław Geremek do partii wstąpił w roku 1950 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był w tej partii 18 lat. Był w tej partii funkcjonariuszem. Wciągnął do tej partii następnie. Obrastali w piórkach, tworzyli własną kulturę i naukę. Młody adept nauki i kultury paralelskiej Ryszard Kapuściński, asystent w katedrze marksizmu-leninizmu Uniwersytetu Warszawskiego, nie mając magisterium. Takie wtedy były możliwości. Bo po co miał być magistrem, skoro miał być od razu asystentem, prawda? Filozofem marksistowskim. Przyjmuje do partii towarzysza Kapuścińskiego, czy rekomenduje do partii, towarzysz Bronisław Geremek.
wystawiam mu rekomendacje i pisze pięknym, intelektualnym językiem, najczystszą, najpiękniejszą polszczyzną. Takie oto rzeczy w ramach tej rekomendacji. W okresie pracy i studiów na Wydziale Historycznym towarzysz Kapuściński przeszedł bardzo duży wzrost polityczny i organizacyjny. Wziął i przeszedł. I duży wzrost. Wylicza jego wady. Ma mnóstwo zalet, ale jest jeszcze coś u niego takiego, co towarzysz Galenek nazywa. Często niedojrzałość decyzji z młodzieńczą fanfaronadą i lewactwem często wiążące się. Po polskiemu. I następnie. Danie, zapał i ofiarność towarzysza Kapuścińskiego zapewniają dalszy jego wzrost, czyli że 2,5 metra powinien mieć, i pełne przezwyciężenie błędów. Ukształtowanie swojej postawy na miarę członka partii. Partii z dużej, członek z małej. No, jest różnica między samą postacią, a jakim częścią. Towarzysz Kapuściński wdzięcza się zarówno tym, którzy go rekomendują, jak i wdzięcza się nowym władzom, gdzie może robić tą karierę. Pisze podanie o przyjęcie, bo każdy z nich, który wstępuje, nie zna siły, się nikogo nie zmusza. Poparni ludzie zapisywali się i niektórzy nie byli przyjmowani. Partia nie wszystkich chciała, ale niektórych przygarniała się. Natomiast nie zmuszali, nie było czegoś takiego, że komuś kazali i musiał. A nawet gdyby tak było, to nie musiał być taką świnią, żeby pisać takie rzeczy, jakie za chwilę zacytuję. Jest moją największą potrzebą, pragnieniem, wstąpienie w szeregi naszej ukochanej partii. Konieczność ta równa największemu dążeniu, jakim jest służenie ze wszystkich sił, całym sobą, sprawie naszej partii. Przyjęcie mnie poczet kandydatów naszej partii będzie dla mnie najwyższą nagrodą i honorem, a zarazem najwyższym zobowiązaniem. Chcę jeszcze więcej, jeszcze lepiej, partyjnie żyć, pracować i walczyć na miarę zadań stawianych przez partię, towarzyszą partyjnym. Przyrzekam strzec wskazań, jakie ślubował ochraniać i ułatwiać w imieniu wszystkich ludzi szczególnego pokroju, towarzysz stawi. Ale to jeszcze byłoby do zniesienia. Natomiast własnoręcznie napisany życiorys przez towarzysza Kapuścińskiego. Zaczyna się tam. Urodziłem się dnia 4 marca 1932 roku w Pińsku na Białorusi Zachodniej, wówczas zagrabionej przez sanację. Jaka Białoruś Zachodnia w 1932 roku? Jaka grabia? Jak i w Białorusi? Nic takiego nie było. Nigdy, w żadnym życiorysie partyjnym, a trochę tego przeczytałem, takich świństw nie czytałem. Nie może powiedzieć, że nie chciał, że musi. Chciał. Nie musi. Białoruś Zachodnia, a więc Pińsk, zostały przywrócone władzy radzieckiej w 1939 roku. Wstąpiłem do pioniera. Ideologicznie byłem zupełnie niedojrzały. Nie dostrzegałem całej przełomowości tego faktu. I później tłumaczę. Zacząłem czytać książki. Czytałem ich wiele, były różnorodne. Pierwsza z nich to Matka Gorkiego i Ojczyzna Wandy Wasilewskiej. Kto dzisiaj pamięta taką literaturę? Paweł Własow był moim najlepszym agitatorem. Drugim, już trochę później, stał się Paweł Korczakin. Do dziś nie znalazłem w całej literaturze piękniejszych postaci niż te właśnie. To są ludzie, którzy wydali własnych rodziców, kto czeka i ci rodzice zostali zamordowani. I to jest dla niego wzór. I to jest później literat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Gdy rozpoczęła się w Polsce głowna lustracja, gdy te sprawy zaczęły wychodzić na jaw, to towarzysze Grzegorza Kapuścińskiego mówili wprost. Lustracja go zajmie. To te oszołomy wyciągają jakieś śluby, że on się tego bał. Gdyby nie pisał, to by się bać nie musiał. To są kariery, które są robione w okresie stalinowskim, gomułkowskim, w latach następnych, które skutkują tym, że po 1968 roku, gdy w partii następuje rozdziel, część towarzyszy się kłóci. Niektórzy z partii wychodzą, zaczynają tworzyć opozycję, ale nie jakąś tam
od razu opozycję demokratyczną, żeby innym odmówić tej nazwy. Bo na przykład organizacje konspiracyjne, a później jawne opozycyjne o profilu niepodległościowym już tego miana ogólnie nie uzyskują. Nie są demokratyczne, są gorsze, zauważenia, podejrzane. Ci ludzie nadają tą solidarności. Zabrakło polskich elit, zabrakło ludzi, którzy tej solidarności mogliby przewodzić. I ta polityczna wojskowa, która jest albo za granicą, nie wraca po albo to są ludzie, którym udało się uciec, dzięki temu przeżyli. A reszta została albo wymordowana, albo przesiedziała kilka czy kilkanaście lat w karolowskich więzieniach, już do niczego się nie nadaje. I są nowi, młodzi gniewy, Kurun, Michnik, Garenek, Kapuściński. I tak po kolei możemy jechać. To są ludzie, którzy 4 czerwca triumfują. Oni mówią, teraz w Polsce będzie dobrze. Pamiętam wywiad z Jackiem Kuroniem w telewizji. Dziennikarz czy dziennikarka postawiła mu pod nos mikrofon i się zapytała, czy teraz w Polsce będzie dobrze. A Kuroń powiedział szczerze, po partyjnemu, był 2 razy też w prezentacji, nie raz. Mówi, lepiej nie będzie, ale będzie wesele. Ile chodzi. No i mamy wesoło. Tak wesoło, że niektórym się chce płakać. Wtedy, już w latach 70. oni przygotowywali się, bojąc się tego, co w Polsce będzie. Oni już wiedzą, kto jest wrogiem. Tym wrogiem jest coś, czego wtedy jeszcze nie ma. Jacek Kuroń w 78 roku w koroskim piśmie wychodzącym w drugim obiegu poza cenzurą, piśmie krytyka, wyrażył się w ten sposób. Jestem przekonany, że ideologia narodowa, totalitarna, odrodzi się w naszym kraju, tak w opozycji, jak i w aparacie władzy. Trudno w bezpiece czy w kadze znaleźć narodowców. No chyba, że innego narodu. Komunizm jako ideologia w Polsce nie istnieje. W 78 roku jest głęboka pomyłka. Jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i jej filii, czyli Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. A Kuroń mówi, bo już wie, komunizm w Polsce nie istnieje. Czy to już nie będzie naszym wrogiem? Oni już tego zwalczać nie będą. Za głównego przeciwnika ideowego opozycji demokratycznej uważam więc totalitaryzm narodowców. Od kiedy to narodowcy byli totalitarni? To partia, w której Kuroń był 2 razy, była totalitarna. To partia była zbrodnicza, do której on należy. To partia mordowała najlepszych polskich patriotów, a nie narodowcy. Narodowcy byli mordowani. Ale to jest ten kierunek, który dzisiaj skutkuje tym, że jeśli młodzież pod hasłami narodowymi, pod biało-czerwonymi sztandarami, tak jak na marszach niepodległości, czy na marszach żołnierzy wyklętych, są wyzywani od faszystów, od nacjonalistów, od kiboli, od bandytów, nie wiadomo kogo. Jest to kierunek, który nie narodził się tylko w głowie Jacka Kuronia, nie tylko się takimi rzeczami posługuje. Cała tamta strona tej tak zwanej opozycji demokratycznej boi się tych zmian, boi się panicznie, boją się, żeby to się nie wymknęło spod kontroli. My tu zwalczamy obecny aparat władzy, ale to musi być tak przeprowadzone, żeby inni nie mieli prawa głosu. I Adam Michnik wypowiada się w roku 79, rok później, który twierdzi, że antyniemieckie i antysowieckie resentymenty grożą zetknięciem polskich aspiracji w formule anachronicznego nacjonalizmu, ksenofobiczny partykularz odcięciem od Europy. Czyli Polacy, którzy pamiętają tragedię II wojny światowej, okupacji niemieckiej, miliony ofiar. Są antyniemieccy, to jest ksenofobiczny obraz. I są antysowieccy, to są antysowieckie resentymenty. On uważa, że nie ma o czym mówić o Sowietach w ten sposób. To było problem. I dzisiaj mamy tego oczywiście skutki. Wiem, że czas ucieka. Nie
Ale rok 89, 4 czerwca, który został obwieszczony przez pewną aktorkę, że tego dnia skończył się komunizm. Tak naprawdę dzisiaj w naszym przekonaniu i na podstawie tego, co wiemy, możemy mówić, że nie skończył się, tylko się przeistoczył. Jeśli w Polsce dziś działa legalna partia polityczna, która nazywa się Komunistyczna Partia Polska, gdzie sąd III Rzeczpospolitej uznał, że działacze tej partii i jej przywódcy deklarują, że nie będą stosować totalitarnych metod, oni tylko nawiązują do symboliki i do retoryki marksistowskiej partii komunistycznej, ale przemocy to nie będą używać. Komuna zawsze była słabsza, to mówiła o demokracji, a później mordowała. Jak to jest możliwe, że po 45 latach zbrodniczej komuny w III RP może działać partia komunistyczna pod taką nazwą? Mamy inny przykład, znacznie groźniejszy, bo tamto to jest na piłce, można powiedzieć, portret, który jest groźny w tej sferze symbolicznej. Ale mamy sojusznicy demokratyczne. Gdy w roku 89, tak jak twierdzę, nie można było przeprowadzić rozliczeń, nie można było przeprowadzić dekomunizacji, bo to był początek zmian. Polska była na czele, w związku z tym, no jeszcze był Związek Sowiecki, nie wiadomo, jak to się rozwinie. Nie było można. Tadeusz Mazowiecki tłumaczył, że umów należy dotrzymywać. Jak się zobowiązaliśmy, to my się z tego wywiążemy. To, że druga strona się nie wywiązywała, to już nie miało żadnego znaczenia. Ale był znakomity moment do zrobienia tego, co było wtedy niezbędne. Na początku 1990 roku Mieczysław F. Rakowski i cały sztab towarzyszy wokół niego uznali, że to jest kres działania w tej formie. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. Wyprowadzili, zmienili nazwę na SDRP. Partia, która uzyskała nowe oblicze. Ale to byli ci sami towarzysze, na tym samym majątku, w tych samych strukturach, bardzo często z tym samym aparatem wykonawczym, z tymi samymi ludźmi. Z pieniędzmi, które przywiózł w torebkach towarzysz Leszek Miller. Teraz Polska ma 3 miliony długów, to jego powinni codziennie do Moskwy wysyłać do Putina, żeby z tego Gazpromu i innych towary pieniędzy przywoził. Ma doświadczenie. Obiecujemy mu, że sprawy będziemy umarzać. Może przywozić, jeśli będzie zostawić. To był ten znakomity moment, kiedy można było wystąpić przeciwko komunizmowi. Można było zacząć robić to, co było możliwe. Jeśli stroną dla opozycji była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, był Wojciech Jaruzelski, był Czesław Kiszcza, to po rozwiązaniu PZPR tej drugiej strony formalnie nie ma. Ona się rozpływa, zmienia, przeistacza, ale nie ma tego partnera, któremu cokolwiek, a wiemy, że bardzo dużo obiecano. I wtedy, kiedy spontanicznie dochodzi do takich rzeczy, jak publiczne demonstracje, jak ataki na komendy, na komitety wojewódzkie, minister Aleksander Hall wyprowadza z domu na ulicę i biją ludzi. Zamiast się wziąć za tamtą i spędzać ich z ulic do aresztu, to biją polską młodzież. To był symbol tych zmian. Można było wtedy Polskę dekomunizować. Komuna była słaba, zagubiona, bała się. Związek Sowiecki umył od tego ręce. Miał swoje kłopoty i swoje problemy. To nie chodziło o realizację dosłowną hasła, że bardzo nas iść. Ale chodziło o procesy. Chodziło o skazywanie tych ludzi. Chodziło o lustrację gospodarczą. O to, co ukradli. Co z tego jeszcze można odzyskać. I rozliczanie za konkretne zbrodnie. Żeby tysiące funkcjonariuszy, sędziów wojskowych, prokuratorów, oficerów śledczych, którzy bezpośrednio realizowali politykę eksterminacyjną partii, politykę ludobójczą. Ci ludzie mieli krew na rękach i powinni być skazywani. A tu jedni wyjeżdżali za granicę, tak jak pułkownik Salomon Morel do Izraela, czy pułkownik Mieczysław Widar do Paryża, do córek, z emeryturami sięgającymi kilkunastu tysięcy dzisiejszych złotych. Nic nie zabrano, nie pozbawiono odznaczeń, stopni wojskowych, nie pozbawiono wolności, ponieważ jedyną karą za popełniane zbrodnie to powinny być nie jakieś śmieszne wyroki w zawieszeniu na pół roku czy rok dla emerytów, gdzie nic im nie grozi, działalności publicznej już nie prowadzą, gdzie powinny być kary bezwzględnego więzienia.
nie stało się kompletnie nic. Druga strona, czyli nasza, czyli towarzysze Peremu, Kuroli, ten, który należał do komunistów, jak sami się przyznali Litwini, cały czas twierdzi, że tego zrobić nie można, bo po drugiej stronie są ludzie honoru. Adam Litwin nawet umieścił pomówę dla ludzi, którzy domagali się takich rozbiciach. To są zoologiczni antykomuniści, czyli bydlęta, mówiąc językiem Władysława Bartoszewskiego, pseudonim profesor. Czyli bydlęta, antykomunistyczni, czyli zoologiczni antykomuniści. Dlatego tylko jeszcze trzeba dodać tą następną, ten następny epitet, którym się teraz częściej posługuje, że jednocześnie ci, którzy żądali rozliczeń komunizmu, to byli też zoologiczni antysemici. I coś jest na rzeczy. W jednej z katedr, na której idą pieniądze z podatków, ludzi takich jak my, gdzie się tych ludzi utrzymuje na datach naukowych, powstaje obecnie praca doktorska, gdzie tezą naukową tej pracy jest to, że antykomunizm jest ukrytą formą antysemityzmu. Czyli wszystko sprowadzamy do jednego, do mówienia o dupie marynizmu. Jak nie ma innych argumentów, to sprowadzamy do takiego i wtedy nic nikomu zrobić nie można. A nie tylko wolno, ale powinno się to zrobić. Te 25 lat w tym sensie politycznym, moralnym przede wszystkim, prawda, zostało stracone. To, że pozwoliliśmy na to, żeby trzecia RP była prostą kontynuacją Polski Ludowej z całym aparatem prawnym, ze wszystkimi instytucjami, z osobami, które w tych instytucjach działały, bez głębszych zmian, doprowadziły do tego, że dziś nie wiemy, kto jest kim, że resortowe dzieci mają 100 razy lepiej niż dzieci ofiar tego systemu. Takich miejsca tak naprawdę nie ma. Z nich się szydzi, z nich się wychni. Gdzie w miejsce prawdziwych autorytetów wysuwa się takie postacie właśnie jak Bauman, czy tak wcześniej, czego ja doświadczyłem, pułkownik Biprowski. Pierwszy i ostatni jego stopień wojskowy. Urodził się od razu, był pułkownikiem, od razu w KBW i od razu w MBP. Prosta kariera, jednoznacznie i nie tylko on, nie on jeden, tylko to są całe tabuny ludzi z drugiej strony. Oni dzisiaj mówią, że próby jakiejś weryfikacji, doszukiwania się przyczyny jest nieeuropejskie grzebanie przyczyny, że tego robić nie wolno, że ustalanie poprzednich nazw i ich ujawnianie to jest nieeuropejskie, to jest wprost holokaust. To jak można napisać, że ktoś tam nazywał się inaczej? To jest prawie, że holokaust, bo my potem ujawniamy, żeby mordować. Tak jakbyśmy mieli rzeczywiście, to my krew na rękach, a nie strona komunistyczna. Doszło do symbiozy. To jest jak w folwarku zwierzęcym. Niektórym wyrosły te świńskie łapy, świńskie uszy, świńskie mordy, to już dosłownie może sobie w telewizorze zobaczyć. Im jest dobrze. Oni mówią, że to jest wolność. Oni mogą nam wybrać na symbol wolności, dla człowieka 25-lecia, Lecha Bolesława Wałęsy. 5 lat temu, niedawno, Gazeta Wyborcza wybrała na człowieka 20-lecia Tadeusza Mazowieckiego. Tu się nic nie zmieni. Samo się nic nie zmieni. Jeśli my nie zadbamy o takie zmiany, jeśli my nie będziemy tych zmian, nie będziemy im nadawać kierunku, to dzieci tych funkcjonariuszy, ich wnuczkowie będą przez następne pokolenia trzymali nas w garści i będą nam mówić, że mamy wolność. I będzie tak jak za komuną, że naszym napitkiem będzie najdroższy konik, który był napojem klasy robotniczej, ale pitem jego przywódców. Dziękuję bardzo.